pomyślałam, że może warto o tym porozmawiać, bo reinkarnacja jest takim pomysłem dosyć popularnym. Ogólnie w popkulturze się bardzo często pojawia koncepcja reinkarnacji. W zasadzie każdy dzisiaj słyszał o reinkarnacji, ale mało kto wie, skąd się wziął ten pomysł. Mało kto wie też, że na przykład w większości religii, w których reinkarnacja funkcjonuje jako dogmat, jest ona postrzegana negatywnie. To Europejczycy mają takie pozytywne spojrzenie na reinkarnację, że nam się to wydaje całkiem ciekawą alternatywą do śmierci, żeby się odradzać w kolejnych wcieleniach. Ale zarówno w hinduizmie, jak i w buddyzmie, jak i w dżinizmie, czyli w tych trzech najważniejszych religiach, gdzie reinkarnacja jest dogmatem, ona jest postrzegana negatywnie. Jako coś złego. I jak celem religijnym we wszystkich tych religiach jest wyzwolenie się z kręgu wcieleń i przestanie tej wędrówki, zatrzymanie tej wędrówki dusz. Więc myślę, że warto o tym porozmawiać i dlatego chciałabym zrobić taki krótki wstęp historyczno-filozoficzny na temat tej koncepcji reinkarnacji, a później sobie porozmawiamy o tym, co kto myśli i na ile to jest ciekawe, na ile to może być jakaś inspirująca koncepcja dzisiaj dla nas albo i nie. Oczywiście jeszcze następnie zaznaczę, że koncepcja reinkarnacji pojawia się również w takich religiach jak judaizm, w kabale, czy chrześcijaństwo w niektórych odłamach, na przykład u Różokrzyżowców, ale ja nie będę mówić o tych wersjach, ponieważ nie jestem specjalistką tych religii. Także skupię się na myśli indyjskiej, tak jak zresztą było w tytule. I oczywiście, kiedy dokładnie pojawia się reinkarnacja jako wierzenie, jako taka koncepcja filozoficzna, nie wiadomo. Prawdopodobnie jest to koncepcja, która istniała w Indiach jeszcze przed czasem Aryów. Wiemy, że Aryowie dotarli do Indii, czy ta ludność indoeuropejska dotarła do Indii w drugim tysiącleciu przed naszą erą i tam zastała wielkie cywilizacje na Półwyspie Indyjskim, które jednak przechodziły jakiś kryzys, upadek, nie do końca wiemy co, ale w każdym razie gigantyczne miasta, takie bardzo rozwinięte jak na tamte czasy, z kanalizacją w ogóle, z murowanymi, z kamiennymi domami, z basenami i tak dalej, zostały podbite przez taką zgraję koczowników pasących bydło bez większego problemu, co świadczy o tym, że ta cywilizacja niewątpliwie przeżywała upadek. Prawdopodobnie była to kwestia jakiejś wielkiej zarazy, która tam dotknęła tą cywilizację. Jest to jedna z większych zagadek archeologii, jak właściwie do tego doszło, no ale wiadomo na pewno, że część tej ludności tubylczej pozostała na tych ziemiach podbitych przez Aryów, no i tworzyła później to społeczeństwo. I prawdopodobnie leżało to też u podstaw stworzenia systemu kastowego w Indiach, ponieważ Aryowie, ludność rasy białej, chcieli odróżnić się od ludu, który go podbili, który najprawdopodobniej należał do rasy czarnej. Chociaż tutaj też jest to dyskusyjne, jeśli chodzi o północne Indie, jest kilka różnych koncepcji, ale najprawdopodobniej jednak była to rasa czarna. I w związku z tym stworzyli ten system oddzielnych kast, gdzie ci tacy bardziej ciemnoskórzy są niżej w hierarchii, a ci o białej skórze są wyżej w hierarchii. I reinkarnacja jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wywodzi się jeszcze właśnie z tej cywilizacji przedaryjskiej. Ponieważ ogólnie w myśli indoeuropejskiej nie ma za bardzo reinkarnacji w religii, chociaż pojawia się ona u filozofów jońskich i u Pitagorasa przede wszystkim w Europie, ale mówi się o tym, że było to zaczerpnięte prawdopodobnie z filozofii perskiej, która w tym czasie była pod ogromnym wpływem myśli indyjskiej, więc prawdopodobnie to przyszło z Indii. No a skąd się wzięło w Indiach? Raczej z tego elementu kultury oryginalnej w Indiach.
W Wedach, które powstawały na przestrzeni wielu setek lat, w tych najświętszych pismach indyjskich, najświętszych pismach hinduizmu, pojawia się kilka różnych koncepcji dotyczących życia po śmierci. I pojawia się też coś w rodzaju reinkarnacji. Więc tam mamy pierwszy ślad reinkarnacji. Wedy są de facto literaturą aryjską, no ale powstawały w większości już po przybyciu do Indii, w związku z czym były też czasami pod wpływem tej myśli hindusów, tych oryginalnych tubylców. I ta reinkarnacja w tej pierwotnej wersji to jest coś trochę takiego jak czyściec w religii chrześcijańskiej. To znaczy, mówi się tam w Wedach, że po śmierci człowiek jest rozliczany ze swoich dobrych i złych uczynków i idzie do nieba Indry, gdzie tam z bogami ucztuje. To jest taki obraz mniej więcej jak Valhalla w mitologii nordyckiej. Chociaż w przypadku mitologii indyjskiej to nie chodzi tylko o wojowników, ale ogólnie o ludzi, którzy tam sobie zasłużyli. Oni trafiają do tego nieba Indry i tam mogą ucztować i się cieszyć jako wiecznie młodzi i przeżywają takie sielankowe życie, które jednak nie jest wieczne. Właśnie jakoś uznano, że ten czas spędzony w niebie musi być proporcjonalny do tego, jak bardzo dobrym się było. W związku z czym niektórym to przysługiwało na przykład na 2 lata, innym na 15 lat, a innym na 3 miesiące. A innym na przykład na 400 lat, niemniej kiedyś ten kres nadchodził. I w związku z tym, jak już się komuś wyczerpały te kredyty, to spadał z powrotem na ziemię i musiał się odrodzić w jakimś nowym ciele. W tym czasie mówiło się raczej tylko o ludzkich ciałach, że ta dusza wraca po prostu jako człowiek po raz kolejny, człowiek śmiertelny na ziemi. No i teraz w zależności od tego, jak poprowadzić sobie to życie, no to znowu może trafić do tego nieba lub też nie. I teraz wyraźne są wzmianki o tym niebie Indry. Tego jest bardzo dużo. Są też bardzo ładne opisy, jak tam się bawią i ucztują, ale nie wiadomo do końca, co dzieje się z ludźmi, którzy nie byli dobrzy, czyli dokonali raczej jakichś złych uczynków. I tu są wręcz też takie spekulacje badaczy. Niektórzy uważają, że tam istniało też piekło w tej koncepcji i też trzeba było trochę tam odpokutować za winy i potem się wracało na ziemię, a potem się dopiero miało szansę wskoczyć tam do nieba. A niektórzy uważają, że jednak nie było czegoś takiego jak piekło, tylko po prostu ktoś, kto nie zasłużył na niebo, odradzał się po raz kolejny na ziemi, tylko w jakiejś gorszej sytuacji materialnej na przykład, albo odradzał się jako kobieta. Kobieta była gorsza, więc a najbardziej to jakaś biedna kobieta, tak, z biednej rodziny, jeszcze brzydka do tego. No to jak ktoś był zły, no to tak się odradzał właśnie w takiej postaci. I to jest bardziej prawdopodobna wersja, bo za bardzo wzmianek o piekle nie ma. A jakby mówi się o tym, że no tak, to życie na ziemi to bywa czasem takie okropne, więc jakby ktoś, kto nie zasłużył, no może będzie się tak cały czas odradzał na tej ziemi, tylko w różnych warunkach bytowych. I to jest ta taka pierwotna koncepcja i pojawia się w pewnym momencie też wzmianka o tym, że synowie mogą składać specjalne ofiary do bogów, które to ofiary będą dodawały punktów przodkom spędzającym czas w niebie Indry. I dzięki tym ofiarom przedłuży się czas ich pobytu w niebie, tam o na przykład kolejny rok. I w związku z tym, oczywiście, każdy pobożny Hindus w tym czasie musiał mieć syna, przynajmniej jednego, który by te ofiary składał. W związku z czym, i to była jedna z ważniejszych przyczyn, dla których syn był postrzegany jako coś bardziej wartościowego niż córka. No i najlepiej było mieć wielu synów, no bo wiadomo, jeden zginie na wojnie i nie będzie składał tych ofiar, no tragedia. A musiał być tu zapewniony taki ciąg potomków męskich i każdy taki potomek męski był uczony od dziecka, że jak dorośnie, to będzie musiał co roku składać te ofiary za wszystkich tych przodków, jeszcze wymieniać ich imiona i ogólnie, żeby tam im te kredyty nabijać.
I w ten sposób niektórzy być może przetrwali w tym niebie Indry nawet tysiące lat, jeśli ich ród się właściwie rozmnażał. Taka właśnie koncepcja religijna istniała w tych Indiach starożytnych. Nie jest to do końca ta koncepcja, która funkcjonuje dziś. Co ciekawe, autorzy Wed, ci, którzy pisali te poematy religijno-filozoficzne, oni są określani mianem Rishi, osób wiedzących więcej. I w późnych Wedach i w Puranach, takich innych tekstach filozoficznych, pojawiają się wzmianki o tym, że Rishi to w zasadzie są takie osoby, które no, tak jakby się wyzwoliły z tej zależności wcielania się i wyzwoliły się z tej zasady, że musisz się odradzać, potem możesz iść do nieba, potem musisz się odradzać. I że one osiągnęły jakiś wyższy stan, który pozwala im znajdować się poza. Ciężko jest trochę rozmawiać o tym, jak się te koncepcje zmieniały, bo z jednej strony mamy w Indiach trochę zachowanych tekstów filozoficznych, które są często bardzo skomplikowane, ale które prawdopodobnie no, nie były dostępne dla dużej rzeszy ludzi. No. A z drugiej strony, jeśli chodzi o tą kulturę bardziej powszechną, no to mamy eposy Mahabharatę i Ramayanę i niewiele więcej takiej literatury jeszcze, która by powstała w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. W związku z czym trochę tam są takie luki, zwłaszcza, że Mahabharata powstawała przez 800 lat i też tam się pojawiają różne koncepcje, ale znowuż badacze dyskutują, która z tych wersji jest wcześniejsza, która jest późniejsza. W każdym razie można powiedzieć, że w Upaniszadach, które są również świętym tekstem hinduizmu, drugim po Wedach, a niektórzy mówią, że jest właściwie to część takiego corpus vedicum, który się składa z Wed, Brahmanów, Aranyak i właśnie Upaniszad, czyli czterech rodzajów tekstów filozoficznych. W Upaniszadach pojawia się taka koncepcja filozoficzna, że świat jest jednością, że jest jakby taka jedna nadrzędna reguła, która nie tyle rządzi światem, co jakby jest esencją świata, esencją rzeczywistości, że jest jedna taka prawdziwa esencja rzeczywistości, a to, co my na co dzień oglądamy, to są takie różne złudzenia naszej percepcji i że my nie mamy pojęcia o tym, jak ta rzeczywistość wygląda. I ci filozofowie próbowali odnaleźć tę jedną zasadę rządzącą rzeczywistością. Bardzo to przypomina filozofię presokratejską w Grecji, gdzie no też szukano tej jednej zasady, przyrównywano ją do wody, do ognia, mówiono o logosie i próbowano znaleźć taką właśnie jedną zasadę, która przenika wszystko. I na tej zasadzie rozwinięto taką koncepcję, że właśnie jest ta taka rzeczywistość w pewnym sensie wieczna, niezmienna. Jest jakiś ten pierwiastek, który jest tym samym w każdej żywej istocie, we wszystkim, co nas otacza. A to, że my widzimy różne kształty, różne kolory, różne zachowania, to jest jedynie pozór, bo tak naprawdę wszystko jest tym samym. I jest to dosyć ciekawa koncepcja filozoficzna, bo jeśli pomyśleć o tym, co dzisiaj wiemy dzięki nauce, że na przykład wszystko się składa z pewnej ograniczonej liczby pierwiastków chemicznych, wszystko, co istnieje. Albo w ogóle z tych samych protonów i neutronów. Otóż to. Elektronów. To jakby jesteśmy w stanie rozebrać całą materię do tych takich elementów, które są takie same we wszystkim. Także zarówno w tej filozofii Upaniszad, jak i w filozofii przedsokratejskiej doszukuje się no, wielu ciekawych spostrzeżeń, które są zgodne z dzisiejszymi odkryciami nauki. Niemniej nie wiadomo tak naprawdę, czy im o coś takiego chodziło, czy też o coś zupełnie innego, bo to są już tylko interpretacje. Wprowadzono tam wiele terminów filozoficznych, po których ja się postaram w większości unikać, ale muszę jednak powiedzieć o trzech.
To znaczy Brahman to jest właśnie ta taka niezmienna rzeczywistość. Atman to jest pierwiastek tej niezmiennej rzeczywistości, który tkwi w człowieku, który rzeczywiście jest tym, czym człowiek jest naprawdę. Natomiast my nie wiemy, czym ten człowiek jest naprawdę. My mamy jakieś wyobrażenia o tym, kim człowiek jest. I te wyobrażenia sprawiają, że istniejemy w takim iluzorycznym świecie samsary. I w tymże iluzorycznym świecie samsary działa reinkarnacja. Że człowiek się rodzi, człowiek umiera, potem urodzi się na nowo i na nowo umiera, ponieważ charakterystyczne cechy samsary to jest dwoistość. Przechodzenie od jednego krańca do drugiego krańca. Mamy dzień i noc, mamy dobro i zło, mamy ciepło i zimno, mamy życie i śmierć. I jakby te sprzeczności się nie tyle ze sobą kłócą, co właśnie po sobie następują. A człowiek jest taki wplątany w taką pogoń za przyjemnościami, ucieczkę przed rzeczami okropnymi i trwa w tej takiej właśnie iluzorycznej rzeczywistości dwoistej. Chociaż rzeczywistość wcale nie jest dwoista, jest właśnie jednolita, jest monistyczna w rzeczywistości. Ten Brahman tak naprawdę jest taki sam wszędzie i życie i śmierć jest tym samym, dzień i noc jest tym samym według tej filozofii. I tutaj warto powiedzieć, bo to łatwo zapamiętać, nie? Że ta dwoistość to się nazywa Dwajta, czyli prawie jak po polsku, to jest ten nasz dzień. Dwajdwa. Tak. A Dwajta to jest niedwoistość, nie? Ale już nie chciałam tego terminu wprowadzać. W każdym razie w tym właśnie momencie pojawia się rozumienie reinkarnacji jako czegoś negatywnego. Bo mówi się o tym, że człowiek no, jest ślepy, że dostrzega tylko wokół swoje pragnienia albo swoje lęki, a nie dostrzega świata takiego, jakim rzeczywiście on jest i żyje w takim złudzeniu. No i ten cykl życia i śmierci, życia i śmierci, życia i śmierci jest również złudzeniem, bo tak naprawdę życie nie różni się niczym od śmierci i jeśli byśmy to zrozumieli, osiągnęlibyśmy oświecenie, ten wyższy stan świadomości, to stalibyśmy się wtedy czystym Atmanem i stalibyśmy się jednością z tym Brahmanem i nie musielibyśmy dalej toczyć tej takiej wędrówki i nie musielibyśmy cierpieć i nie musielibyśmy no, trwać w takim bycie, który jest niepełny. I tu reinkarnacja jest właśnie postrzegana no, zdecydowanie negatywnie. Co ciekawe, w tym też momencie mówi się o tym, że bogowie de facto też są istotami wplątanymi w samsarę. I jest to ciekawa interpretacja tego, jak bogowie są opisani w Wedach. Gdzie w Wedach no, bogowie tak mniej więcej jak w mitologii greckiej, czy rzymskiej, czy nordyckiej. Mamy bogów, którzy tam robią różne śmieszne rzeczy, ciekawe rzeczy, kochają, bohaterskie rzeczy. Tak, no, świetne mają przygody. I mają też swoich przeciwników, asurów, demony, które są tak naprawdę ich braćmi, ale z którymi przez wieki walczą. I cała ta ich walka tworzy rzeczywistość de facto. Tak jest w Wedach. No więc tutaj się mówi, że no właśnie, walka między bogami i demonami, która tworzy i niszczy świat, jest też właśnie przykładem tej dwoistości, a tak naprawdę bogowie i demony są jednym i tym samym. Ale one też są wplątane w tą złudną rzeczywistość i nie zdają sobie z tego sprawy. I to, że tak walczą, to znaczy, że są tak naprawdę głupie. I człowiek może osiągnąć wyższy stan niż Bóg. Więc tutaj mamy negatywną wizję reinkarnacji, ale pozytywną wizję człowieczeństwa. Ponieważ człowiek, pracując nad sobą, medytując, może według Upaniszad dojść do takiego oczyszczenia swojego umysłu, pozbycia się pragnień, pozbycia się lęków, pozbycia się poczucia własnego ja i stać się jednością z otaczającym światem. I to daje mu wtedy supermoce. Właśnie staje się takim rishim, który może podróżować w czasie i w ogóle robić różne rzeczy, których bogowie wcale nie mogą robić. Rishi mogą przeklinać bogów na przykład, żeby na przykład Bóg się musiał urodzić jako człowiek i to Rishi może takiego psikusa spłatać Bogu. To już z eposów z tych czasów się dowiadujemy.
Także ta koncepcja jest no, dosyć nietypowa. I zwinięcie tych koncepcji filozoficznych pojawia się właśnie w eposach, no, które są przykładem literatury pięknej, ale takiej, która była dostępna szeroko ludziom. I ciekawe jest to, że reinkarnacja tam stanowi coś tak oczywistego, że sposób, w jaki jest zbudowana fabuła, jest w dużej mierze oparty o tę oczywistość reinkarnacji. Bo na przykład mówi się tam o tym, że jakiś tam bohater zaatakował na przykład nagle w gniewie innego bohatera, tak trochę irracjonalnie, i następuje ustęp, gdzie autor tłumaczy, że ten bohater tak naprawdę to był inkarnacją takiego innego bohatera sprzed 200 lat, którego znamy z innego eposu, którego śmiertelnym wrogiem był inny taki bohater, który się odrodził właśnie w tym drugim. I oni dlatego ze sobą teraz walczą, bo oni kiedyś ze sobą walczyli i nie dokończyli tej walki, a teraz się po 200 latach odnaleźli na nowo w zupełnie innych ciałach. I chociaż ich historia teraz jest o czym innym, to te stare emocje gdzieś tam odżyły, jak się spotkali i musieli zacząć ze sobą walczyć. I reinkarnacja w taki właśnie sposób pojęta determinuje działania bohaterów w indyjskich eposach. Wszystko prawie jest tłumaczone reinkarnacją również schodzeniem bogów na ziemię. Właśnie bogowie się też mogą odradzać jako ludzie, zawsze za karę oczywiście, bo byt człowieka nie jest miły, chociaż bogowie też trwają w samsarze, no to jednak mają to swoje niebo, więc ogólnie jest im lepiej. Także schodzą na ziemię wtedy, kiedy zasłużą na jakąś karę, bo się tam czegoś nie posłuchali i ktoś potężniejszy ich przeklina. Może to być potężniejszy od nich Bóg, a może to być Rishi właśnie, czyli taki no, wyzwolony mędrzec, który ma supermoce. Oczywiście dodajmy, że żeby zostać Rishim, nie można pożądać supermocy. Dostaje się je tylko wtedy, kiedy się już niczego nie pożąda. No niemniej można z nich potem korzystać. W katolicyzmie też tak jest. Nie można chcieć być świętym. Nie, no to chyba jest oczywiste, że jakby jeśli żądasz, pragniesz nagrody, no to nie jesteś godny. No. Niektórzy nie wiedzą. I cóż, ta koncepcja jest później rozwijana w koncepcjach w szkołach filozoficznych takich jak Sankhya i yoga. Nie wszyscy wiedzą, że yoga tak naprawdę jest szkołą filozoficzną. I to, że to, co znamy w Europie jako jogę, to jest tylko jedna z praktyk, która była zalecana podczas ćwiczeń filozoficznych, żeby dodatkowo ćwiczyć ciało. Uważano, że te różne ćwiczenia tam oddechowe i ruchowe pomagają oczyścić umysł ze zbędnych tam myśli i pragnień. I taki był cel tych ćwiczeń. Sankhya wprowadza taki bardziej złożony podział na świat duchowy i świat materialny. I tutaj się pojawia dualizm. Wcześniej był monizm w Upaniszadach, a tu się pojawia dualizm, gdzie mamy jakby takiego ducha, który jest uwięziony w materii. No i ta materia jest oczywiście no, czymś, od czego człowiek też powinien się uwolnić, odkryć sobie tego ducha i uwolnić się od tej materii. I też mówi się o samsarze i o tym, że człowiek się odradza, ponieważ ma w sobie za dużo tej materii, z której się powinien oczyścić, żeby pozostać tylko i wyłącznie duchem. Więc jakby ta koncepcja jest ciągnięta dalej, natomiast już w wersji takiej dualistycznej, a nie monistycznej. Ponieważ najprawdopodobniej w Upaniszadach nie myśli się o reinkarnacji jako wędrówce duszy, rzeczywiście, duszy, która by była nośnikiem jakiejś osobowości. Natomiast tutaj w Sankhya jak najbardziej. No i yoga powstaje jako taki praktyczny odłam Sankhya, czyli szkoła, która mówi, jak wyzwolić się z okowów tej materii i wyzwolić się i stać się tylko tą częścią duchową poprzez
różnego rodzaju praktyki medytacyjne, ascezę i tak dalej, i tak dalej. I jest to czas, wkrótce po Sanghi i po jodze powstają dwie nowe religie w Indiach, dżinizm i buddyzm. To jest ciekawe, że w sumie obaj twórcy tych religii żyli mniej więcej w tym samym czasie. Czy był to taki jakby złoty wiek myśli filozoficznej w Indiach, powiedzmy. Tudzież ważny wiek przemian społecznych, ponieważ zarówno Mahavira, twórca dżinizmu, jak i Budda odrzucali na przykład system kastowy. Oferowali ludziom wolność systemu kastowego, co oczywiście ludziom z niskich kast się podobało, tym z wysokich niekoniecznie. Więc to jest jedna rzecz. I obie te religie cechuje również przyjęcie koncepcji reinkarnacji, przyjęcie koncepcji tego, że człowiek jest uwikłany w taki ciągły cykl narodzin i śmierci wbrew swojej woli, że jest to coś strasznego, ponieważ życie jest cierpieniem, według słów Buddy, i z tego cyklu należy się wyzwolić, żeby się już więcej nie odradzać. Jest taki dobry film Dzień Świstaka, nie wiem, czy oglądaliście, że tam w kółko się codziennie przeżywa, ale się uczy, coraz lepszy jest. No, on tam dąży do miłości, ale... No właśnie, a tutaj problem jest taki, że w zasadzie no jednak w tych filozoficznych doktrynach nie ma mowy o tym, że człowiek może sobie przypomnieć swoje poprzednie wcielenie albo jakieś takie rzeczy, czyli to, co tam w eposach jest wykorzystywane właśnie do tworzenia fabuły, że bo on tam był kimś tam, to nie powinno mieć miejsca, bo ta reinkarnacja zakłada, że coś tam się odradza na nowo, ale w zasadzie nie wiadomo, czym to coś tam jest. To bywają próby zdefiniowania tego, ale bardziej się mówi, że reinkarnują się więzy karmiczne, czyli na przykład skłonności nasze do tego, żeby czegoś pożądać, czegoś się bać, żeby na coś reagować agresywnie i jakby nasze cechy osobowości, o może tak by można to ująć, to jest ta rzecz, która się na nowo odradza. I im gorsze ktoś ma cechy osobowości, tym w tym sensie się będzie bardziej staczał, a im, powiedzmy, bardziej takie dążące do oświecenia, tym bardziej będzie miał szansę się wznosić. Ale w zasadzie w tych wcześniejszych koncepcjach nie było jasno mowy o tym. Dopiero buddyzm tworzy taką, i dżinizm tworzą jedno i drugie, taką hierarchię bytów i tworzą definicję, że już jesteś tak w 1/3 drogi do wyzwolenia albo w 1/8 drogi do wyzwolenia. I później to zostało rozwinięte już w taki bardziej wręcz fantazyjny sposób w buddyzmie Mahajany, gdzie stworzono całą taką strukturę kilku niebios, kilku piekieł, gdzie ta reinkarnacja następuje jakby na różnych światach, nie tylko na ziemi. Ale można się, no jak ktoś był zły, no to już się nie odradza na ziemi, tylko się odradza w piekle. I tam przeżywa życie w piekle. Ale potem, w zależności od tego, jak tam się zachowa, to może zejść do jeszcze niższego piekła, gdzie tam go jeszcze będą bardziej dręczyć, albo może znowuż wejść wyżej. I tak samo niebios jest tam ileś kategorii. Także istnieje odłam buddyzmu, w którym wygląda to w ten sposób. I również w tym odłamie buddyzmu Mahajany bogowie i demony przeżywają to samo. Czyli bogowie i demony też przenoszą się z tych różnych poziomów niebios i piekieł, odradzając się w innych swoich postaciach. Ale jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to nie jest takie dobro jak, nie wiem, w Europie chrześcijańskie, tylko dobro polega na tym, że jak ktoś się urodził chłopem, to bardzo dobrze wypełnia rolę chłopa i to jest dobry człowiek. Zgadza się. Zamierzałam jeszcze o tym mówić. No to jest najważniejsze, żeby nie pomylić się, że to jest takie dobro chrześcijańskie. Po prostu dobry złodziej to też ma swoje tam cechy dobrego złodzieja. Nie, no bo jest kasta złodziei, no ma wypełniać swoją rolę. Być tym właściwym złodziejem.
To jest zupełnie... To jest, dobrze, to ja dobro za chwilę do tego dojdę, dlatego że w tej chwili mówię o dżinizmie i o buddyzmie, a tam już nie chodzi o to. Zarówno w dżinizmie, jak i w buddyzmie wyraźnie mówi się o tym, że to, co sprawia, że możesz się inkarnować w wyższej postaci, albo co ostatecznie sprawia, że możesz dojść do takiego punktu, w którym osiągniesz nirwanę, czyli to wyzwolenie, oświecenie, to jest ahimsa, czyli niekrzywdzenie żadnej żywej istoty, co się wiąże też z wegetarianizmem. To jest asceza i to jest całkowita prawdomówność, taka stuprocentowa i no, pozbywanie się wszelkich emocji, wszelkich związków, porzucanie swoich rodzin i oddawanie się medytacji. To jest jakby ta droga w dżinizmie i w buddyzmie. Dżinizm wręcz jest znany jako ta religia, w której doszło do takiej koncepcji, że w zasadzie to człowiek, jeśli chce się wyzwolić z tego kręgu wcieleń, to powinien nie tylko stać się ścisłym wegetarianinem, ale wręcz na przykład nie powinien krzywdzić roślin, jedząc je. Więc dżiniści nie jedzą roślin cebulowych, nie jedzą roślin tych, z których się zjada bulwy, takich jak ziemniaki czy marchew, ponieważ zjadając marchew zabijamy całą roślinę. Więc moralnie jest wyłącznie zjadanie owoców, ponieważ zjedzenie owocu nie krzywdzi drzewa, natomiast jedzenie korzenia no, niszczy całą roślinę. W związku z tym jest to nieetyczne, jest to krzywdzenie tej rośliny. I najwięksi asceci dżinijscy doszli do tego etapu, w którym odmawiali sobie pożywienia w ogóle, po to, żeby już nikogo nie krzywdzić. I oni też doszli do tego etapu w jakby pozbawianiu się przedmiotów, że chodzą nago, nie mają przy sobie niczego i żyją z jedzenia, które im ktoś da na drodze. Więc tak zwani właśnie ci nadzy babowie w Indiach, których można spotkać, to są w 99% dżiniści właśnie. I to jest dżinizm i to jest buddyzm. To są te dwie religie, które porwały bardzo dużo ludzi w Indiach. W V wieku, w IV wieku, w III wieku przed naszą erą. W zasadzie nawet jeszcze do I wieku przed naszą erą. To był taki ogromny rozkwit tych dwóch religii, później jeszcze zwłaszcza buddyzm, który nie był aż tak restrykcyjny z tą ascezą i z tym pozbywaniem się wszystkiego i z przestawaniem jeść, jak dżinizm, stał się bardziej popularny i rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje. I później była odpowiedź ze strony hinduizmu. W zasadzie, no, począwszy już od IV wieku się pojawia taka odpowiedź, reformacja hinduizmu, która czyni go bardziej przystępnym dla ludzi. Więc tak, po pierwsze, hinduizm jednak się opiera na religii, w której się wierzy w bogów. Buddyzm i dżinizm, buddyzm w niektórych swoich wersjach kompletnie zaprzecza istnieniu bogów, a w innych mówi, że bogowie nie są wcale niczym lepsi od ludzi. Więc to jest takie mało religijne w takim sensie. No a mieliśmy w Indiach całą tą kastę braminów, no i oni musieli z czegoś żyć, ci kapłani, więc to się generalnie nie opłacało. Także reformacja hinduizmu stwierdziła, że okej, no rzeczywiście jest tak, że jest może ten Brahman i ten Atman i ta samsara i tam są te odrodzenia i nawet rzeczywiście ci bogowie i te demony toczą swoją walkę w obrębie tejże samsary. Ale to są ci tacy bogowie, o których tam się mówi w Wedach, ci tacy bogowie typu Indra, który sprowadza deszcz, typu Surya, czyli słońce, typu Agni, czyli ogień. Tacy prości bogowie i oni rzeczywiście są częścią tej samsary. Ale poza samsarą istnieje trzech najpotężniejszych bogów, którzy wiedzą, że jest coś takiego jak samsara i bynajmniej nie są od niej zależni. Tak zwane Trimurti, czyli Vishnu, Shiva i Brahma, którzy tak naprawdę stworzyli ten świat, odpowiadają za jego istnienie i będą odpowiadać za jego zniszczenie. I oni stoją ponad tym i w zasadzie każdy hinduista powinien ich czcić.
I to czczenie ich, a nie medytacja nad czymś abstrakcyjnym, tylko medytacja najlepiej na przykład nad Wisznu albo nad Siwą, może nas doprowadzić właśnie do tegoż oświecenia. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no właśnie, żeby zachować ten system kastowy, który im się też bardzo opłacał, zaczęto mówić o tym, że okej, lepsze wcielenie ma się za no, dobre uczynki. No ale właśnie czym są te dobre uczynki? Otóż wypełnianiem swoich kastowych obowiązków. Dobro jest rzeczywiście rozumiane w tym momencie jako to, czy ktoś się przysłużył swojej społeczności, czy ktoś działał w zgodzie z narzuconą mu rolą społeczną. I jeżeli tak, no to wtedy będzie awansował w tym cyklu wcieleń. Czyli jeżeli jesteś właśnie, no nie wiem, wyrabiasz garnki, no to jeżeli przez całe swoje życie świetnie wyrabiałeś garnki i nie miałeś jakichś pokus, żeby się zająć na przykład czymś zupełnie innym, tylko wiedziałeś, że twoją rolą jest wyrabianie garnków i się tym zająłeś i włożyłeś w to całe serce, no to w takim razie będziesz nagrodzony i w przyszłym życiu będziesz najbogatszym wyrabiaczem garnków, a może nawet będziesz rycerzem w przyszłym wcieleniu, kto wie. Zależy ile tam tych garnków i jak dobrze je zrobiłeś. Więc taki system feudalny tutaj został wpisany. Natomiast jakby to, że pozostali ci bogowie, do których się można modlić i że to nie trzeba jakoś tak się wyrzekać wszystkich przyjemności w życiu i nie trzeba jakiejś dziwnej diety stosować, a wystarczy się pomodlić i można dzięki temu mieć lepsze wcielenie i ogólnie robić to, co się zawsze robiło, to się jednak okazało bardzo atrakcyjnym znowuż przekazem dla bardzo wielu ludzi, również dla tych z niższych kast, którzy niekoniecznie chcieli zmieniać swój los, bo przecież nie każdy człowiek ma aspirację, żeby robić coś zupełnie innego niż mu rodzice powiedzą. Dzisiaj coraz więcej osób ma takie aspiracje i bardzo dobrze, ale jakby pewna tradycja utrzymuje się też naturalnie. Także od tej strony hinduizm właśnie się zreformował i tego typu przekazy są też w Mahabharacie i w Ramajanie. No i jakby takim szczytowym też dziełem, które wyraża taką koncepcję, jest słynna Bhagavad Gita, poemat, który jest częścią tego wielkiego eposu Mahabharata. Poemat filozoficzny, który mówi o karna jodze, czyli o jodze czynu, czyli o tym, że prawdziwa joga to właśnie nie jest ta joga, że tam jakiś asceta idzie do lasu i medytuje, tylko prawdziwa joga oznacza działanie w zgodzie ze swoim obowiązkiem narzuconym przez tradycję, przez kastę, przez rodzinę, przez religię, przez przeznaczenie i jak ktoś wychodzi naprzeciw temu przeznaczeniu z pełną odwagą, nawet jeśli cierpi i jest nieszczęśliwy, ale działa, chociaż wie, że przegra, ale działa, jest wytrwały, to w ten sposób właśnie przechodzi taki najważniejszy chrzest ognia, czy przechodzi taki no, najważniejszy ten moment oczyszczenia właśnie z tych wszystkich przyziemnych więzów i dzięki temu osiąga doskonałość i dzięki temu może zasłużyć na to, aby już się nie musić więcej odradzać w samsarze, tylko właśnie zyskać taki wyższy stan świadomości. I to jest ta koncepcja, która przetrwała w hinduizmie najdłużej. Oczywiście później rozwijały się jeszcze bardziej te koncepcje, że najlepiej jest medytować myśląc o swoim ukochanym Bogu, zwłaszcza w nurcie Bhakti, ale to już jest średniowiecze, to już jest 10, 11, 12 wiek naszej ery. To tam się pojawiają takie czysto religijne, modlitewne wizje tej medytacji, tej jogi, że wystarczy przez cały dzień powtarzać mantrę, która jest modlitwą do Boga i myśleć ciągle o tym Bogu i w ten sposób można dostąpić tego wyzwolenia z kręgu wcieleń. I tam się często jeszcze pojawia obietnica, że ten Bóg nas weźmie do takiego specjalnego raju, który jest poza samsarą. Bo zarówno Upaniszady, jak i Samkhya,
jak i joga ta tradycyjna, jak i buddyzm, jak i dżinizm, one wszystkie mówiły o tym wyzwoleniu z kręgów cieleń jako o takim ostatecznym końcu. To znaczy człowiek jakby no, staje się naprawdę żywy, ale tam nic nie ma, jak gdyby. To jest tak opisywane, w Upaniszadach była mowa, że ten stan wyzwolenia, czyli moksza, to jest taki stan jak po wypuszczeniu strzały. A w buddyzmie była mowa o tym, że nirwana, czyli to wyzwolenie, jest takim stanem jak zgaśnięcie świecy. No to, to było mało takie zachęcające dla wielu ludzi, że tam nic ciekawego się ogólnie nie będzie działo, jak już po tych wszystkich wyrzeczeniach. Więc znowuż pomysł, że nie no, ten Bóg to nas weźmie do takiego super raju. Goloka na przykład jest wśród wyznawców krishnaizmu, takie właśnie rajskie miejsce, gdzie można ucztować, tańczyć, bawić się, śpiewać, kochać się i ogólnie tam się dojdzie, jak już się nie trzeba będzie odradzać na ziemi. To jest na pewno bardziej atrakcyjne. W eposach te różne koncepcje się bardzo ze sobą mieszają. Ale ja jeszcze chciałem Ci powiedzieć, tak uściślić. Jest też taka koncepcja, no właśnie karma jogi, i ona dotyczy tego, że nie ma podziału na sakrum profanum. To znaczy, jak ja piję, to jest akt religijny, ale każda rzecz, którą wykonuje światły człowiek, jest jakby modlitwą. No, praca jest, porządna praca jest modlitwą, picie jest sen, każda rzecz jest świętością. Nie ma podziału, że o tutaj idziemy do kościoła, tak w chrześcijaństwie i tam albo się gdzieś tam modlimy na pielgrzymce, a tu jest jakieś drugie życie takie zwykłe, tam nie wiem, takie prozaiczne. A tu, a karma yoga mówi, że po prostu każda czynność, po prostu którą, czyli nie ma złych czynności, no nie wiem, tam powiedzmy wydalanie czy coś, bo Żydzi to od razu, jak kobieta była w połogu, to na mnie to jest nieczysta. A karma yoga właśnie mówi, że wszystko jest naturalne, czyste, że tam są takie, chodzi mi, humanistyczne, jakby fajne cechy tego hinduizmu też są. Są w tym sensie, że jak się mówi temu wylepiaczowi garnków, że właśnie najważniejszą jego najważniejszym zadaniem jest to lepienie garnków, to rzeczywiście mówi się o tym, że to, że on będzie lepił te garnki, jest ważniejsze niż modlitwa. I że właśnie jest to najlepszą formą modlitwy. Właśnie to wylepianie garnków. W tym sensie tak, ale nie wiem, czy gdziekolwiek masz tam napisane, że również wydalanie może być postrzegane albo inne tego typu rzeczy jako modlitwa. Wydaje mi się, że nie. Że jednak jest tam nacisk położony na robienie tych rzeczy, które mają związek z twoim obowiązkiem kastowym. No i tutaj jeszcze karma wiąże się z obowiązkiem kastowym. Że tam jest dobrze wyjaśnione w tej Bhagavad Gita, że ogólnie ten Krishna, który robi kazanie Arjunie podczas... On się wstrzymał, nie chciał walczyć i Krishna mu tłumaczył, co ma robić. No to on zarysował taki obraz, że właśnie ci bogowie Trimurti podtrzymują świat przy istnieniu, działając, tak? Że tylko dzięki temu, że oni działają, ten świat istnieje. A musi istnieć, no bo wszystkie dusze się nie wyzwoliły, nie? Atman się nie wyzwolił z tego świata i w tym momencie garncarz, który lepi garnki, pomaga bogom podtrzymywać świat przy istnieniu. Natomiast takie rzeczy jak wydalanie, jak picie alkoholu, to jest tantra. Może też o tym powiesz, nie wiem, ale... Czyli jakby taka lewo skrętna ścieżka. Taka nie planowałam mówić o tantrze, dlatego że skupiam się na reinkarnacji, a nie na innych... To znaczy, że niektórzy filozofowie dopatrzyli się właśnie, zadali sobie takie pytanie, czy wydalanie też jest modlitwą, nie? Było takie pytanie i ono przyniosło całkiem ważne szkoły filozoficzne, bardzo zasłużone na przykład tak. Dla teorii muzyki, którą zgadza się. A zgadza się, ale oni się nie skupiali specjalnie na reinkarnacji. Tylko na praktycznym życiu duchowym. Tak, dokładnie. Dziękuję za te uwagi. Ja chciałabym przejść w sumie do tego hinduizmu dzisiaj jeszcze, bo ogólnie to miał być raczej taki krótki wykład. Co mamy w hinduizmie dzisiaj? Mamy bardzo dużo różnych rzeczy. Ale jeśli chodzi o reinkarnację, to mamy takich ludzi, którzy postrzegają reinkarnację w taki bardzo dosłowny sposób.
To znaczy, że jak człowiek umiera, to natychmiast się odradza jako coś innego i może się odrodzić jako człowiek, może się odrodzić jako zwierzę, może się odrodzić jako roślina. I tacy ludzie na przykład uważają często, że no, na przykład nie należy krzywdzić zwierząt, nie dlatego, że niekrzywdzenie jest jedną z zasad moralnych, które trzeba przestrzegać, żeby dostąpić oświecenia czy wyzwolenia, jak jest w buddyzmie czy w dżinizmie, ale dlatego, że przecież to zwierzę może być moim dziadkiem, pradziadkiem, złociotką, wujkiem albo coś. I w związku z tym... Jest cofnięcie. No, no takim wujkiem, co to tam trochę zgrzeszył i tak na przykład, ale w sumie go kochałem, no to i może on teraz jest tym psem tutaj, co biega, no to przecież nie rzucę kamieniem w tego psa, no bo a nóż to jest mój wujek, nie? Więc to jest taka jedna wersja i no jest to na pewno dobre dla zwierząt. Są też takie, no bardziej, są te koncepcje religijne, te bhakti, one się bardzo dobrze mają oczywiście dzisiaj, że chodzimy do świątyni, powtarzamy mantry, modlimy się, uczestniczymy w świętach i za każdym takim, po takim każdym akcie dostajemy ileś tam punktów, które nas przybliżają do tego wyzwolenia i do pójścia do Goloki, świętego raju. Tak, więc w Indiach jest bardzo dużo takich świąt, że na przykład jest jakaś specjalna konfiguracja planet na niebie i jak się tego dnia wykąpiesz w Gangesie, to tam zmywasz ileś grzechów i ci się ileś nabija punktów do wyzwolenia. I w taki dzień no, warto pójść się wykąpać w Gangesie, bo właśnie tam tracisz na przykład tracisz 10 przyszłych wcieleń, ci się odejmuje 10 wcieleń, tak jak jeszcze na przykład masz 300 załóżmy wcieleń, bo już tak tyle nagrzeszyłeś, że będziesz musiał się 300 razy odrodzić, to ci się 10 odejmuje. Także ogólnie tak, w amerykańskim tego jest bardzo dużo. 1000 lat więzienia. Są też oczywiście ludzie, którzy patrzą na to bardziej filozoficznie, są też ludzie, którzy pewnie nie do końca wiedzą, w co wierzą i mają wątpliwości i tak dalej. Natomiast na pewno to, co się zauważa w społeczeństwie indyjskim, to jest takie podejście dużo bardziej skupione na przeznaczeniu niż u nas w Europie. U nas jednak większość ludzi wierzy, że człowiek jest kowalem swojego losu. Nawet jeśli to kwestionujemy w jakimś stopniu, jeśli mamy jakieś dyskusje, czy przeznaczenie, czy wolna wola i tak dalej, to w ogóle taki temat u nas funkcjonuje. Tam ludzie zdecydowanie czują, że ich życie jest jednak skutkiem ich poprzedniego wcielenia. Czyli jakby większość z nich, nawet jeśli nie wie, czy właściwie powinno dążyć do jakiegoś wyzwolenia, czy nie, czy powinni coś robić, jakieś takie duchowe rzeczy, czy nie, czuje, że jednak oni są częścią tego takiego kołowrotu wcieleń i że to, gdzie dzisiaj są, zależy od ich poprzednich działań i że na przykład jeśli im się zdarza coś złego, to oni sobie na to zasłużyli zwyczajnie. Dlatego ciężko tam jest pomagać ludziom potrzebującym, bo wszyscy uważają, że no oni sobie zasłużyli po prostu na zły los. I ludzie się tam też mało bardzo buntują przeciwko niesprawiedliwościom właśnie dlatego. Oczywiście coraz więcej jest tych buntów różnego rodzaju i całe szczęście, ale ogólnie takie poczucie też, że nie należy się mieszać w sprawy innych, bo każdy ma ten swój los, każdy ma tego swojego karmana, te swoje więzy, te swoje no, skutki swoich poprzednich działań i że to nie jest nasza sprawa, że ktoś popełnia błąd, albo że ktoś się zgubił, albo że komuś się coś dzieje. To jest jego sprawa, a my mamy swoje sprawy, więc jakby relacje społeczne są zupełnie inne z tego powodu. Oczywiście to nie oznacza, że oni nie są radosnymi i przyjaznymi ludźmi, natomiast jednak podejście jest inne. Czasem się to wiąże się to też na przykład z mniejszą przestępczością, bo oni też uważają, że na przykład jak ktoś jest bogaty, to też sobie na to zasłużył. I biedny nie powinien okradać bogatego. Chyba że należy do takiej kasty, w której za cnotę uważa się okradanie. To też, tak jak Bogdan wspomniał, jeśli jest kasta złodziei, to oni muszą być jak najlepszymi złodziejami i w tym momencie
no, doskonalą się w tym rzemiośle. Ale jest to oczywiście mały procent. A jednak... jest też taka kasta bardzo ciekawa uczciwych. I ci uczciwi są tak uczciwi, że są bardziej uczciwi niż nie wiem, najbliższa rodzina. I oni pilnowali spichlerza, tak pilnowali tego spichlerza, że potrafili z głodu umierać koło tego spichlerza. I wyrobili sobie taką markę, no i mają dobry zawód, bo wszyscy ich po prostu do pilnowania tych spichlerzy. No bo jak on, ja bardziej wierzę tej kaście niż swojej rodzinie, swoim dzieciom, no to chętniej, także te kasty są właśnie takie dziwne jakby, ale one spełniają swoje znaczenie, no bo jeżeli jest ktoś taki, że tak dobrze pilnuje, no to ja jego, no u nas, nie wiem, moi koledzy niektórzy biorą do pracy świadków Jehowy, bo oni podobno jakoś tak nie oszukują, tak jak, nie wiem, chrześcijanie, no. No nie wiem jak tego, no i że, bo to dla nich są jakieś duże problemy później w ich religii tej... Ale to też jest chrześcijaństwo, tak? No świadkowie, no tak, ale chodzi, ale że są dziwne te sekty, nie wszystkie tam znamy, ale mają właśnie takie różne, one mają znaczenie po prostu znaczenie też pozytywne, no bo ci ludzie mają zawsze pracę, ci uczciwi, on jest uczciwy i cały czas tam mama mówi temu synkowi, że jest uczciwy, że masz być uczciwy za wszelką cenę, no i on ten za wszelką cenę, wszyscy go zatrudniają, bo wiedzą, że w razie czego nawet umrze z głodu przy pilnowaniu spichlerza, co innym się nie zdarzy. No tak, aczkolwiek część kas powstała w dawnych czasach i niektóre przeżywają kryzys, wymierają, tak? Czasem z ludźmi, nie? Bo nie ma już tych zawodów, nie ma tej pracy. Tak, czyli kończy się jakaś nisza po prostu. Albo muszą się przedstawić, co nie zawsze społecznie jest. Jest na przykład kasta tych niedotykalnych i oni palą te zwłoki i mają na przykład teraz tam bardzo dużo pieniędzy, bo tego nikt nie chciał robić, bo to jest takie nieczyste. A oni tam po prostu, no jak powiedzmy u nas są ci firmy pogrzebowe, to nie każdy tam chce pracować przy tym. No i one są bardzo dobrze opłacane, tam wszyscy bardzo dobrze zarabiają. A u nich to już jest kastowo. I on był z najniższej kasty, a mają bardzo duże dochody. Także no to jak się nie spali odpowiednio ciała rodziców, no to oni też nie zaznają spokoju. To są bardzo ważne rzeczy, bo jeszcze taka dusza się może błąkać, na przykład według niektórych wierzeń. Straszyć. Jak się nie spali ciała, to nie będzie się mogła wcielić w nowe, bo będzie na przykład uwięziona w tym ciele. I wtedy będzie straszliwy upiór, który po prostu... Nie do końca, ale owszem, są kasty, z których większość osób jest informatykami. Ale właśnie ci, czyli, bo słowo mi wyleciało w tej chwili, no, kapłani, przez to, że mają limity na studiach, że na przykład tylko, czyli kto, kasta kapłańska, czyli... Bramini mają limity i na przykład braminów jest powiedzmy 2% w społeczeństwie, to mogą mieć tylko 2% być na uczelniach. No i, a oni są inteligentni i mają tam no, po prostu inteligentnych rodziców, oczytani, więc oni na przykład bardzo często właśnie jako tacy samoucy informatycy dostają pracę, bo oni jakby omijają ten system szkoły po prostu oficjalnej. No więc właśnie ci bramini zostają informatykami bardzo często, bo to jest taka forma ominięcia tych albo artystami. No, ale w każdym razie, bo są te limity, jak u nas były te limity kiedyś, że tam iluś tak bez chłopi, czy tam robotnicy, czy coś takiego, to mieli te limity, a tam w Indiach są limity dla tych braminów. Tak, no i bramini się strasznie na to skarżą, bo to jest niesprawiedliwe. No tak, bo oni mają dużo lepsze wyniki. Mają bardzo dobre wyniki i jakby teoretycznie na tych studiach. Początek powinien być. No, także jest to postawione trochę na głowie. No ale wszyscy robią te wyniki, te takie... Parytety. Teraz Merkel chce wprowadzić dla imigrantów. Murzyni mają parytety w tym... w Stanach, także te parytety właśnie, no nie wiem, pewnie, a może teraz będą jakieś parytety religijne, tak mi się wydaje, na pewno. Ja myślę, że ja w zasadzie przedstawiłam takie te podstawowe wątki, które chciałam przedstawić i możemy teraz przejść do dyskusji,
i może jeszcze do niektórych tematów wrócimy, dyskutując. Ale moja główna teza była taka, że koncepcja reinkarnacji rozwija się w Indiach już od około 4000 lat, co najmniej. I ona się zmieniała, niemniej generalnie była postrzegana jako coś, co jest nieuchronne i coś, co raczej jest negatywne, od czego ludzie chcą się wyzwolić. I różne proponowano metody wyzwalania się z tego kręgu wcieleń. I w sumie te większość tych najciekawszych pozostała już tylko w jakichś starożytnych pismach filozoficznych. Raczej nie jest praktykowana. No ale właśnie ciekawe jest to, że ludzie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, zafascynowali się tą reinkarnacją jako czymś takim pozytywnym, że to jest w sumie ciekawsze niż tam pójście do nieba na przykład, to jest tak się odrodzić tu, odrodzić tam, potem jeszcze można pamiętać jakieś swoje poprzednie wcielenia i tak nasze bogactwo takie psychiczne wypływa właśnie z tego, że kiedyś tam byliśmy jakąś księżniczką, a jeszcze kiedyś indziej byliśmy tam kimś innym. I jest to zupełnie inna wizja, bo Hindusi nie skupiają się na tym, kim byli. W sumie o to nie należy pytać. Kim się było w poprzednich wcieleniach. Wiadomo, że to, kim się jest teraz, zależy od tego, kim się było wcześniej i jak się działało, ale skupiać się należy na teraźniejszości, ponieważ to, co robimy teraz, będzie miało wpływ na to, kim będziemy w kolejnym wcieleniu, a to jest o wiele ważniejsze niż rozgrzebywanie jakiejś przeszłości. Oni wiedzą, kim byli? Oraz skracanie tych przyszłych wcieleń i jakby zapewnianie, że przynajmniej będą one na wyższym poziomie jest ważniejsze niż zastanawianie się nad przeszłością. Także tutaj podejście jest zupełnie, zupełnie inne. Znaczy oni, tutaj dodam, że mogą wiedzieć, kim byli według ich wiary, no bo oni nadal wierzą, że istnieją rishi, tak? Czyli ci tacy ludzie, którzy są ponad tym kręgiem wcieleń i to różne jakby odłamy. No i taki rishi w zasadzie wie wszystko, tak? On wie wszystko i zawsze mówi prawdę. W sensie, że on nie umie, nie może nie powiedzieć prawdy. No ale raczej oni teraz nie chodzą po ziemi. No tak, ale niektórzy wierzą, że chodzą. Tak? No więc w tym momencie, jak ktoś spyta takiego rishiego, kim był na przykład 1000 lat temu, to według wiary hinduizmu ten rishi mu odpowie, ale pytanie rishiego o głupoty jest z kolei naciąganiem sobie więzów karmicznych, czyli sprawianiem sobie problemów. Czyli to tak jak w wyroczni greckiej, nie? Jak ktoś spyta rishiego o to, kim był, no to nie będzie tylko informacja, tylko będzie to też kara od razu, tak? Że karą będzie to, że on się uwikła w te rzeczy, które już jakby przetrawił poprzez swój los. Ja taką historię, dwie historie takie, że tak powiem, z życia w Indiach takie miałem, dotyczące tej reinkarnacji. I mój kolega Hindus, tak się złożyło po prostu, że szczur mu tam poniszczył coś i on zabił tego szczura. Ale coś, co było wtedy, że w tym samym czasie był ten lot nad Lasem Kabackim, no i tam spadł ten samolot i wtedy wszystkie samoloty polskie trzeba było sprawdzić tam silniki w tych samolotach i przez miesiąc nie było lotu. A wtedy tam handel był oparty, tego kolegi Hindusa był oparty na tych Polakach, a on był święcie przekonany, że to od tego szczura po prostu, że zabicie tego szczura spowodowało ten miesięczną tą absencję Polaków, no i czyli jakiś tam plajtę jego tam miesięczną i próbował mnie tam jakoś, że ja jakoś też wpłynął to na to, że no ja się dowiedziałem, że to właśnie te loty są odwołane, no i mu w sposób magiczny pomogłem, żeby wrócili ci Polacy. To jest jedna taka historia. A druga, no to tragiczne, bo ci wszyscy Polacy zginęli w tym lesie kabackim, ale druga historia była taka, której do końca nie rozumiem. Właśnie oni się próbują wyzwolić, ci Hindusi, i Brahmin zakochał się, co jest, no tak było, ale prawie niemożliwe, zakochał się w tej w niedotykalnej. I zakochał się i co się okazuje, że ci niedotykalni go zabili.
bo on złamał te reguły karmiczne, czy no nie wiem jakie, czy kastowe, ale powinien tak, wydaje mi się, tak na zdrowy rozum, że to ci bramini, bo im, nie wiem, zanieczyszcza tą kastę. A tu nie, oni się bronili, ci najbiedniejsi się bronili po prostu przed, no że on po prostu psuje ten dobrze naoliwiony system. Ten który, bramin, który się zakochał w tej niedotykalnej. I jeszcze jedną taką historię mam, jak kobieta z tej najniższej kasty i się goła kąpie przy pompie i nikogo to nie obchodzi, bo dla nich to jest tak, jakby się pies kąpał, bo oni wszyscy wiedzą, że no, nikt normalny się nie kąpie, no a ja nie podlegając tym ich przesądom, no widzę, że jest młoda, piękna kobieta, no i się gapie, prawda? Na plaży nudysz. No i się gapie, no a oni widzą w tym po prostu, no że to jakby nie człowiek jest. Ale chciałem powiedzieć, że coś takiego później wyczytałem w europejskiej literaturze, że jak były damy, tam powiedzmy w XVII wieku, no to one się rozbierały, jak tam kostkę pokazała, to była wielka afera. Ale jak się rozbierała przy lokaju swoim, to ten lokaj był też taki jakby z innej kasty i ją to nie drażniło, że ona się po prostu no, traktowała go jako takie narzędzie do ubierania, rozbierania, no i po prostu, no, że pewne elementy też u nas są jak takie, że tego, że właśnie, że my nie do końca rozumiemy, jak to działa ta kastowość, no. Ale tak mocno, że po prostu, no, że kobieta się rozbiera na ulicy i się kąpie i to nie wpływa na innych mężczyzn. No. Czy to jest jakoś tam bardzo głęboko jakoś, nie wiem, w podświadomości? A ty byłeś z polskiej kasty i się patrzyłeś. No. Mimo wszystko bym wolała, żebyśmy się skupili jeszcze dalej na tej reinkarnacji. I tutaj może ciekawym dodatkiem będzie też to, o czym w sumie zaczęłam mówić, ale nie dokończyłam, o tym schodzeniu bogów na ziemię. Bo jest dużo w eposach o tym, że jakiś bóg został przeklęty, na przykład przez Rishiego albo przez innego boga i musiał się odrodzić jako człowiek i nie wiedział o tym, jak się odrodził jako człowiek, że jest rzeczywiście bogiem, ale wykazywał jakieś takie tam cechy, że był mądrzejszy niż inni, dzielniejszy niż inni i tak dalej. I na przykład jak napotkał jakiegoś demona, no to ten demon rozpoznawał w nim, że on jest bogiem, chociaż sam ten bóg nie rozpoznawał tego, że kim jest. I ten demon na przykład się na niego rzucał i go atakował, a ten biedny człowiek nie wiedział, co jest grane. Mamy dużo takich scen, zwłaszcza w Mahabharacie, jest po prostu pełna takich różnych historii. I mamy też koncepcję awatarów, popularne dzisiaj słowo znaczące trochę co innego. W kontekście internetowym, ale jest to słowo z sanskrytu, które oznaczało zstąpienie Boga na ziemię i awatar to już nie było zesłanie Boga na ziemię, żeby odrodził się jako człowiek za karę, tylko to było dobrowolne zstąpienie na ziemię w celu jakiejś interwencji. I awatary miał przede wszystkim Bóg Wisznu. Bóg Wisznu, który miał te 10 awatarów, chociaż one są różnie podawane i też według niektórych wersji Jezus miałby być jednym z awatarów Wisznu. Więc Wisznu zstępuje na ziemię, aby naprawić świat, kiedy on się psuje trochę, robiąc różne rzeczy i przeważnie w tym momencie zachowuje swoją świadomość, że jest Wisznu. Natomiast podczas jednej z tych inkarnacji musiał się urodzić jako człowiek i nie wiedzieć o tym, kim jest. To chodziło o postać Ramy, głównego bohatera innego eposu, Ramajany. I no to jest też taka rzecz, której nie mamy za bardzo w innych religiach. W mitologii greckiej, czy rzymskiej, czy nordyckiej, no to ci bogowie normalnie chodzą po ziemi, tak samo jak tam chodzą po Olimpie czy po Asgardzie, jak tam coś chcą załatwić, ale jako bogowie chodzą. Czasami przybierają jakieś przebrania na siebie,
udają ludzi. Natomiast no to właśnie w indyjskiej mitologii mamy to, że oni mogą się urodzić jako ludzie, nie wiedząc, kim są. Czy to z własnej woli, czy to właśnie za karę. No ja tutaj mogę uzupełnić, że z tym Ramą to było bardzo ciekawe, bo on w sumie Wisznu wcielił się w Ramę, a to dlatego, że światem rządził demon Ravana, który był bardzo potężny, medytował, i Brahma, zgodnie z zasadami, bo Brahma jest taki neutralny, on musi po prostu spełniać życzenia, jeśli ktoś zasłużył na te życzenia. Nie? No i Ravana w sumie stał się złym rishi, takim niepełnym rishi, który zamiast się cieszyć tym, że osiągnął taki wysoki poziom, no to chciał go wykorzystać na rzecz rządów w materialnym świecie, tak? Czyli na rzecz rządów we wszechświecie. I na koniec swojej medytacji był tak jakby wspaniałym ascetą, że zaczął sobie głowę odcinać, bo miał 10 głów. I gdy miał już sobie odciąć 10. głowę, czyli po prostu chciał się już w ogóle poświęcić i zabić po tysiącleciach medytacji i ascezy, nie jedzenia niczego, tam umartwiania się, no to Brahma musiał go wstrzymać, no wstrzymał. No i wtedy Ravana najpierw zażądał nieśmiertelności, tak, że chce być nieśmiertelny. No co Brahma stwierdził, że nie może się na to zgodzić. No to w tym momencie Ravana stwierdził, no to w takim razie ja wymienię wszystkie istoty, które nie mogą mnie zabić ani skrzywdzić. Tak? No i Brahma musiał się zgodzić, no i wtedy Ravana wymienił wszystkie istoty, łącznie z bogami, tak? Że Vishnu nie może mnie skrzywdzić, Shiva nie może mnie skrzywdzić, ty Brahmo też mnie nie może skrzywdzić. Okej. Okay. No i w tym momencie dlatego Ravana, znaczy Vishnu stał się człowiekiem, bo Ravana zapomniał o najsłabszych istotach, czyli o ludziach i o zwierzętach, których po prostu nie wymienił, bo uznał, że nie musi o to prosić. Że one i tak go nie ma żadnych szans, żeby go taka istotka skrzywdziła. No i według tego eposu Rama właśnie dlatego miał nie pamiętać o niczym, żeby być po prostu cały czas człowiekiem. I kulminacyjna scena, kiedy walczą właśnie z Ravaną, jest taka, że Rama wypuszcza strzałę z łuku, czy tam z jakiejś broni super, ale chyba strzałę, taką super strzałę. Strzałę z łuku. I kiedy on wypuszcza tę strzałę, to jest człowiekiem. Natomiast kiedy strzała już jest w locie, wtedy nagle Rama sobie przypomina, że jest Vishnu. Tak? I ta strzała, która jest już w locie, nabiera mocy Vishnu. I dzięki temu pokonuje Ravanę. Czyli taki podstęp. No i w ogóle w tych eposach jest bardzo ciekawe opisanie jakby tej psychiki twórców eposów, którzy wierzą w reinkarnację. A ta wiara jest tak głęboka, że nawet wielu ateistów indyjskich wierzy w reinkarnację. Oni są ateistami, czasem marksistami, czyli takimi ścisłymi materialistami. Ale oni bardzo często wierzą w reinkarnację, bo dla nich to jest naturalne. Tak jak u nas wielu ludzi, którzy już nie wierzą w żadnych bogów czy Boga, nadal czuje, że coś może jest po śmierci i tak dalej, tak jeszcze bardziej hinduscy ateiści bardzo często uważają, że reinkarnacja to jest coś, nad czym w ogóle się nie należy zastanawiać, nie? Bo ona po prostu jest. Zostaje to u nich bardzo często. No i tutaj w tych eposach jest, no bo Kaja wspomniała, że ci awatarowie Boga, nawet nie wiedząc o tym, że są awatarami, tak jak Rama, walczyli z demonami na ziemi, tak? Ale to nie było takie proste, bo to było tak, że taki Rama, nie wiedząc w ogóle, kim jest, spotykał demona i nie wiedział w ogóle, czemu ten demon się na niego rzuca. Walczyli, nagle się okazywało, że ten Rama sam się sobie dziwiąc nie jest taki no, słaby, tak? Okazywało się, że może tego demona pokonać. No i w pewnym momencie, kiedy już demon konał, mówił nagle: dziękuję ci, Ramo, że mnie uwolniłeś, i ginął. Czyli dziękował mu za to, że Rama mu zadał śmierć. No i później oczywiście w eposie jest całe wytłumaczenie, że ten demon właśnie był jakimś tam bogiem albo kimś tam, kto za kary żył w ciele demona no, miliony lat na przykład, ale jego kara się skończyła i spotkał Ramę zgodnie ze swoim przeznaczeniem i dzięki temu mógł zostać wyzwolony. Ale dopóki był demonem, to musiał postępować jak dobry demon, czyli walczyć do końca. I to nie obijać się. Musiał być zły, musiał tam, nie wiem, zjadać ludzi. Odstępy już. Zwalać góry na miasta. Także to jest taka bardzo dziwaczna... Otóż to. Albo na przykład, jak już tak rozmawiamy o tych anegdotkach, no to historia o tym, jak narodził się jeden z ważniejszych bohaterów Mahabharaty, Bhishma. Taki mędrzec, który, taki senior rodu, który później no, będzie doradzał wszystkim bohaterom eposu. Otóż było sobie tak, że jeden taki pomniejszy bóg został i bogini
bogini Ganga, no, zaczęli romansować w nieodpowiednim momencie podczas jakiegoś zlotu bogów i zostali skazani na odrodzenie się na ziemi za nieprzykładne zachowanie. I on się odrodził jako król, ona się odrodziła jako jakaś tam księżniczka i pobrali się na ziemi. I z kolei 8 innych bogów jakichś rzek też zostało za coś tam ukaranych i oni poprosili Gangę, zanim ta jeszcze musiała zejść na ziemię, że chcieliby się urodzić na ziemi jako jej synowie. Że nie chcą tak byle gdzie się na tej ziemi rodzić, tylko że chcieliby jako jej synowie. No i ona się zgodziła i ona jako jedyna zachowała, jako ta księżniczka zachowała mniej więcej świadomość tego, kim jest. Tylko nie mogła się z nią zdradzać. No i w związku z tym przysięgła też tymże bogom, że jak tylko oni się urodzą, to ona ich będzie zabijać, bo oni nie chcieli spędzać czasu na ziemi. No więc jak ona ich zabijała, to oni mogli wrócić do nieba. Skracała im karę. Sobie nie mogła, ale im mogła. No więc wyszła za mąż za tego króla, który był tym innym bogiem i on nic nie pamiętał. No i wiadomo było, że on się nie zgodzi na zabijanie synów, więc ona, popierając się z nim, kazała mu złożyć przysięgę, że on jej nigdy o nic nie zapyta, nie będzie kwestionował jej postępowania w żaden sposób. Cokolwiek by nie robiła. Inaczej będzie musiała go porzucić. No i on się zgodził, złożył taką przysięgę. No i ona tam zaszła w ciąży, urodziła pierwszego syna, po czym zaraz następnego dnia poszła i utopiła to niemowlę w rzece, zresztą w Gangesie, czyli w sobie samej. Bo Ganga to jest, bo Ganges po indyjskich językach to jest Ganga, czyli żeńska wersja, to jest bogini tej rzeki, więc w sobie samej utopiła to niemowlę i tym samym to niemowlę od razu wróciło do nieba. Ona w jakimś sensie nie popełniła zbrodni, nie? No bo w sobie samej. Tak, bo w sobie samej jej utopiła, więc tak jakby to była taka czysta śmierć, powiedzmy. I to samo zrobiła z kolejnymi 6 synami i ten król po prostu nie rozumiał w ogóle, co jest wydane. No i przy 8 dziecku po prostu już nie wytrzymał i jak zobaczył, że ona znowu idzie z tym noworodkiem nad rzekę, to się ją zapytał, co ty robisz i dlaczego. No i ten sam złamał przysięgę i ona musiała go porzucić i już nie mogli żyć razem, ale za to ona, ponieważ została o to zapytana, nie mogła już dokonać tego zabójstwa, bo ono już by nie było czyste, bo byłoby zbrodnią wobec też tego króla, więc odeszła z tym dzieckiem do lasu, żeby je tam wychowywać. I później to dziecko właśnie stało się wielkim bohaterem, wróciło zresztą tam do tej stolicy i objęło tron po ojcu. I stało się wielkim bohaterem, no bo było wcieleniem tego innego tam boga. I było wielkim mędrcem, który miał ogromne znaczenie dla całego eposu. A jego bracia szczęśliwie się radowali w niebie. I jakby takich historii jest tam mnóstwo. No, albo inny przykład. Czekaj, bo ja tylko podam przykład, żebyście sobie to wyobrazili, że no, mówiliśmy o Ramie, prawda? No i oczywiście Rama, będąc jakby według tego eposu człowiekiem, nie miał bieladego pojęcia, co on w ogóle ma zrobić na tej ziemi, tak? Zwłaszcza, że Ravana nie był takim złym władcą. Wielu Hindusów czci Ravana jako takiego boga pomniejszego, bo uważa, że był fajny, był w porządku, tak? Nie był jakiś taki skrajnie wredny, zaczął władać wszechświatem. No więc Rama de facto nie miał żadnego powodu, żeby walczyć z Ravaną. No więc, żeby w ogóle doszło do tego pojedynku, na którym zależało wszystkim bogom, no to Lakshmi, jego małżonka, też się wścieliła w księżniczkę Sita. W królewnę Sita raczej, tak? To była królewna. I ona oczywiście doskonale wiedziała, bo ona się nie wcieliła za karę, tylko świadomie się wcieliła w księżniczkę, ale oczywiście nie mogła powiedzieć Ramie, kim są, przynajmniej dopóki nie wypuścił tej śmiercionośnej strzały w kierunku Ravany, więc musiała po prostu
no, dać się porwać, tak? Dać się porwać na lamkę, na wyspę, stolicę Rawany, która była podniebna, a później, znaczy takie latające miasto, a później Hindusi zaczęli wierzyć, że to jest Sri Lanka, ta wyspa na południu Indii, zwykła wyspa. No i dopiero wtedy Rama zaczął walczyć z Rawaną. Inaczej by tego nie było. Żeby odzyskać swoją żonę. Była taka żonę. Scena, kiedy pomocnik, znaczy przyjaciel i pomocnik Ramy, król Małp, Hanuman, jeden z najważniejszych bogów i bohaterów indyjskich. Nie był królem. Książę. Nie, on nie był księciem, on był po prostu bohaterem, ale... No bohater, ale był bratem chyba króla tej... No, Sugriwy? Nie był bratem Sugriwy? Nie. No dobra, okej. Okay. No w każdym bądź razie w pewnym momencie jest taka scena, że Hanuman, który ma potężne moce, może na przykład latać, może się stawać olbrzymem, który przeskakuje morza, tylko jakby sobie nie zdaje z tego sprawy, jak bardzo jest potężny, co jest strasznie zabawne, tak? Że on w kółko siebie odkrywa. To jest fajne, Hindusi uwielbiają teatr, więc tutaj ta rola Hanumana jest bardzo piękna i barwna. No to po prostu leci na tę lankę, podlatuje do tej city i mówi, no dobra, to chodź, to cię biorę z powrotem do męcza. Koniec na testy, mówi, nie, mój honor nie pozwala na to, żebyś ty mnie wziął, to musi mnie mój mąż wziąć osobiście, ty mnie nie możesz wziąć, co było bardzo naciągane, bo de facto przyjaciel męża jednak mógł wziąć, tak? No ale to oczywiście chodziło o to, że Sita, cała ta intryga była po to, żeby Rama zawalczył z Rawaną. Żeby, tak, no bo Lakshmi mogła samodzielnie po prostu wziąć i sobie pójść, nie? No ale Rawana też nie wiedział, że to jest bogini Lakshmi, inaczej by jej nie wziął ze sobą. Chociaż rzeczywiście później jest wytłumaczone, dlaczego on się zakochał de facto w Lakshmi, nie? Że to była jakby taka jego klątwa, nie? Że kiedyś nie rozpoznał Lakshmi i się w niej zakochał, ona mu uciekła, on później przyrzekł, że ją znów spotka, no i to jest tak tłumaczone. No i później ten epos jest jeszcze rozwijany o inne eposy, już takie bardziej tantryczne z kolei, które pokazują, jak Hindusi pojmują te reinkarnacje i wszechświat. Oni uważają, że wszechświat się w kółko odradza, zwłaszcza dzięki tym bogom Trimurti. No i tutaj ważnym elementem jest to, że zanim Hanuman poleciał na lankę po Sitę, czy do Sity, to Rama dał mu swój pierścień, żeby w ogóle ta Sita wiedziała, że to jest jakby nie jakiś demon, no bo to w końcu była wielka małpa, dosyć groźna, tylko że to jest przyjaciel, który może pomóc. No więc Rama mu dał pierścień. No i według jednego z późniejszych eposów średniowiecznych, właśnie tantrycznych, które rozszerzały jakby tę psychologiczną mitologię hinduizmu, no więc w pewnym momencie Rama lecąc, znaczy Hanuman lecąc nad oceanem dzielącym Indię od Lanki, zgubił pierścień. Pierścień spadł na dno morza. No i Hanuman zaczął szukać tego pierścienia i w pewnym momencie poszedł do groty i zastał tam karła, a przy karle były miliony pierścieni, cały stos pierścieni. No i Hanuman go wtedy spytał, tego karła, czy mógłbyś mi dać mój pierścień, który muszę pokazać Sicie, żeby spełnić życzenie mojego przyjaciela Ramy. Na co karzeł powiedział, weź, to wszystko są twoje pierścienie. Co oznacza, że za każdym razem, jak się odradzał wszechświat, Hanuman leciał nad tym morzem i co jakiś czas gubił jednak ten pierścień i nie docierał do lamki. Historia toczyła się inaczej, nie? Także to jest dość ciekawe. Czyli jest to właśnie historia cykliczna, ale te cykle nie... Tak, nie są takie same. Nie są takie same. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, no już tak przebyłeś na chwilę i mówiłeś kilka tysięcy. Kwestia... bo ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą właśnie mówiłem o tych religiach. Hinduskich szczególnie, jak ludzkość rozwinęła swoją wyobraźnię. Ta wyobraźnia doprowadziła nas, można powiedzieć, cywilizację do dzisiejszego stanu, że łatwiej nam pojąć pewne niewyobrażalne zjawiska, chociażby sprawa światła, czyli takie jakby wielowymiarowość, że pewne rzeczy nie są tylko jasno sprecyzowane, tylko mają swoje jakieś odniesienia i pewne. I tutaj Jacek w którymś momencie powiedział, że nawet marksiści tam w Indiach są jakby tacy wierzący. Ja wcale się temu nie dziwię, dlatego że w naszych cywilizacjach musimy sobie znaleźć jakieś odniesienie. Nie można tylko odnosić się do zwykłych zjawisk takich wprost mówione, tak jak w Darwinie,
organizmie, że ktoś coś z czegoś wynika, musimy sobie czasem przenieść się w jakiś zaświat, czyli coś stworzyć sobie takiego wyobrażalnego, niewyobrażalnego. Dla mnie to jest właśnie to ważne i to też i dla nas racjonalistów jest ważne, żebyśmy czuli swoją, nie tyle właśnie tą kulturowość i wielokulturowość i to, co nas wynika właśnie nawet i z religii, natomiast też i żebyśmy się zdawali sprawę, że nie możemy się cofnąć tylko do takiej zwykłego oceny, opisywania świata, zwykły sposób taki, jaki jesteśmy przyzwyczajeni w trakcie nauki. Czyli po prostu musimy sobie zachować ten pierwiastek duchowości takiego, tych elementów, które czasem religia nas, jakby niektórzy mówią, że to jest takie toksyczne. Niekoniecznie, ono to nas jakby buduje też. No to tyle chciałem powiedzieć a propos. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie ten skomplikowany bardzo świat tych bóstw hinduistycznych spowodował, że żeby się tam właśnie w nim poruszać w jakiś sposób, bardzo wyrafinowaną logikę stworzyli Hindusi i ta logika jest wykorzystywana właśnie jakby w tej chwili w wyrafinowanych spekulacjach z fizyki kwantowej. I oni są właśnie bardzo dobrzy, bo oni po prostu, tak jak Żydzi świetnie spekulowali tekstem tej swojej Tory i tam i też wytworzyli jakby pewien taki sposób spekulacji tej żydowskiej, no i jest tam tylu noblistów. Tak samo po prostu Hindusi, posługując, właśnie poruszając się ci w tych tam, nie wiem, milionach, czy ilu tam tych bogów i tych wszystkich związkach, stworzyli bardzo ciekawą, wiele ciekawych systemów logiki, które teraz właśnie no, stosujemy w różnych dziedzinach. Nie tylko, że jest prawda, fałsz, ale jest przypuszczalna prawda, przypuszczalny fałsz, światy możliwe, światy niemożliwe. Jest tam wiele... Prawda i fałsz równocześnie, no, nieprawda i nie fałsz równocześnie. I się okazuje, że... Teoria strumca. I że te wszystkie ich... dystynkcje właśnie filozoficzne, które im służyły do religii, można zastosować do jakichś kosmologicznych dywagacji. I to jest taki właśnie wkład właśnie i religii, na przykład właśnie żydowskiej, chrześcijańskiej, później do logiki tej europejskiej, a teraz właśnie ci Hindusi właśnie cyfry te zwane arabskimi to są naprawdę cyframi hinduskimi i nie wiem, szachy i inne jakieś takie, to są właśnie wynalazki, ale właśnie szachy to też jest taka, no bo burzymy tą szachownicę i znowu odgrywamy. To nie była gra na początku, tylko to było takie właśnie, oni tak grają w te swoje gry, odtwarzają te swoje bitwy, ramy, tam całe wioski, miasta tam się przebierają i szachy są taką też odzwierciedleniem tej takiej cyklicznej zmiany po prostu jakiej, i teraz już wiemy, że szachy, no bo jest bardzo dużo tych kombinacji, no ale jest ograniczona ilość, no i jest też taka wersja kosmologiczna, że ten nasz wszechświat się też tak, czy jest wieloświat, czy się wiele razy odradza, czy czerpiemy z pełnymi garściami z tych niby fantastycznych, religijnych dywagacji, a to jest takie prefilozoficzne myślenie. I on bardzo płodne jest to myślenie hinduistyczne. Ma wiele ciekawych aspektów. Są takie cykle przyrody wszystkie, które teraz mówimy, że wszystko powinno recykling. Że po prostu, że jest, powinno wrócić do przyrody i z powrotem się odradzać w roślinach, zwierzętach. I to jest zapożyczone z filozofii indyjskiej. No, to nie... się zgadza. Co więcej, oni jeszcze, zwłaszcza w Sankhi, próbując opisać
te sposoby do wyzwolenia się i próbując opisać, dlaczego w ogóle człowiek jest tak zanurzony w tej samsarze, zaczęli, no, w sumie podłożyli podwaliny pod współczesną psychologię, bo zaczęli się zastanawiać na to, czym jest właściwie człowiek, że ma zmysły, że ma umysł, który interpretuje te zmysły i że tam już ta interpretacja jest jakimś przekłamaniem, pomijając to, że same bodźce zmysłowe mogą być źle odebrane i tak dalej. Później, że mamy skłonności do wielu innych rzeczy i tam podzielili umysł na wiele kategorii i później na takie bardziej subtelne, mniej subtelne i to się w całkiem sporej części pokrywa z podziałami kory, które dzisiaj się stosuje. Także oni naprawdę doszli do wielu rzeczy, chociaż rzeczywiście w niektórych sprawach się no, też mylili, ale sama próba opisywania rzeczywistości w tak wnikliwy sposób i tworzenia tych kategorii, które miałyby jakiś sens i jakieś przełożenie na rzeczywistość, niewątpliwie zaowocowała rozwojem nauki u nich i później ta nauka rozprzestrzeniała się na wszystkie strony. No, te osoby, które zajmowały się tą filozofią, to są te same osoby, które rozwijały matematykę, tam, które rozwijały astronomię. I no, nie ma się co dziwić, że wiele z tych rzeczy się dzisiaj całkiem nieźle sprawdza. No i jakby nie było, no, świat istnieje w ruchu, tak? I cały czas powstają na przykład nowe gwiazdy, nowe układy, tak? Potem one wybuchają i potem z tej materii tworzą się kolejne gwiazdy z planetami i potem w końcu one też po całym cyklu swojego życia znowu wybuchają i tworzą się kolejne pokolenia. I jakby taka intuicja, że to jest ciągła zmiana i że ciągle z tego samego powstaje coś nowego, sprawdza się. Znaczy dzisiejsza nauka nam o tym mówi. W kosmicznej perspektywie tak to działa. Problemem moim zdaniem koncepcji reinkarnacji jest to, że jednak większość ludzi przestaje to postrzegać jako właśnie takie po prostu przemiany wszechświata, tylko bardziej, bardzo konkretnie myśli o tym, że ja, moja dusza odrodzę moja się rodzina, w czymś tam. No, tak? Najbliżsi, tak. Bo samo w ogóle pomyślenie, że ten pies może być moją ciotką, jest no, absurdalne, jeśli popatrzymy na tą koncepcję tylko jako taką bardzo ogólną, filozoficzną koncepcję, że materia w przyrodzie nie ginie. No ale nie w taki sposób. No, to nawet tu już nie chodzi mi o to, żebym filozofował, ale jest taka sytuacja, że na przykład mamy ograniczona prędkość, jest do prędkości światła, nie? To 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No i teraz jest taka rzecz, że my najstarsze te wybuchy to obserwujemy, teraz Hubble coś tam odnalazł, ale to miliard lat wcześniej, a jest taka też koncepcja, że my nigdy nie poznamy przeszłości, dlatego że ona nigdy do nas nie dotrze, ponieważ tak się rozszerzamy, że właściwie to, co już się dzieje dzisiaj, właściwie nie wiadomo, czy ono już, czy tokolwiek, czy kiedykolwiek otrzymamy informację, ponieważ to jest szybciej i oddala się od nas, niż to światło miałoby do nas dotrzeć. Czyli po prostu jesteśmy sami uwikłani w własne takie pętle myślowe, które nie jesteśmy w stanie czasem wyobrazić sobie i dlatego sobie wyobrażamy drugie światy, przejścia, tak jak Warp, czyli tak jak Star Treku, czyli coś takiego, żeby sobie skrócić pewne procesy myślowe, żeby coś sobie wyobrazić, bo nie jesteśmy w stanie pojąć i poznać prawdy. No ja tutaj chciałem dodać, że jedną z najważniejszych rzeczy w filozofii indyjskiej, i tutaj niedawno miałem taką scenę w Warszawie, jak jedna pani powiedziała, że nie można mówić o filozofii indyjskiej, filozofia jest tylko europejska. To jest po prostu absurd, bo pod wieloma względami filozofia indyjska przewyższa europejską, zwłaszcza średniowieczną, nie? No ale jednym z głównych osiągnięć filozofii indyjskiej no to jest monizm, tak? Czyli koncepcja, że wszystko jest jednością. I jak popatrzymy na współczesną naukę, no to ona też w dużej mierze bazuje na tej koncepcji, tak? Że szuka się w fizyce wspólnej siły rządzącej wszechświatem, tej jakby super teorii wszystkiego, tak? I na przykład teoria strun jest takim dążeniem do tego, żeby znaleźć uniwersalne równania, które opisują wszystkie siły fizyczne, które znamy. Oczywiście nadal nie wiemy, czy to jest prawdziwe, bo może się okazać, że wszechświat jest jednak nakładaniem się na przykład dwóch
Jakieś hologramy. Tak, i tak dalej, no ale taka koncepcja istnieje. Natomiast Hindusi na bazie tego monizmu, tudzież Advajty, niedwoistości, i buddyści również, bo po Upaniszadach, gdzie ta teza się w bardzo mocny sposób wyraziła, już wcześniej w Wedach, w niektórych hymnach się pojawiała, że wszystko jest jednością, no pojawiła się koncepcja neti-neti, czyli nie to, nie to, prawda? Że jak się szuka jedności, no to wtedy się wprowadza de facto logikę trójwartościową. Mówi się, że coś jest i zarazem nie jest, tak? Nie tylko, że coś jest i zimne i ciepłe, tylko że stan bytu i niebytu są jednym. I to jedno to jest jeszcze coś innego, tak? I tak na przykład doszło do powstania koncepcji zera, która jest jakby takim silnikiem atomowym współczesnej matematyki. Bez zera matematyka była niemożliwa i współczesne jakby obliczenia opisujące wszechświat, fizyka eksperymentalna i tak dalej. Także zero zrodziło się z koncepcji filozoficznej, która przysłużyła się bardzo mocno nauce. Bez zera matematyka, która może poznawać wszechświat, by była niemożliwa. Rzymianie nie mieli takiej matematyki, prawda? Nie mieli zera, mogli tylko liczyć krowy i proporcje w budowni, budować wspaniałe mosty, ale no, przy dzisiejszych równaniach by wymiękli ze swoją matematyką, bez zera, prawda? Była matematyka bez duszy. Ale chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że, bo tak rozmawiamy o tych Indiach, że mnie bardzo ciekawi pewna zagadka, która pewnie nigdy nie zostanie rozwiązana, bo znamy tylko nieliczne jakby fragmenty pierwotnej, czy też bardziej pierwotnej religii i filozofii Persów. Jeszcze przed nadejściem tam islamu, czy nawet tych nowo-mazdaistycznych religii, które poprzedzały islam, czyli wczesne średniowiecze. No ale no zachowały się resztki poezji religijnej przedislamskiej i przed późno-mazdaistycznej, perskiej, które pokazują jakby ten sam świat bogów i demonów, tylko jakby odwróconych. Tutaj te demony to są jakby te siły po stronie ludzi, na przykład Ahura Mazda, to jest wielki Asura, wielki Asur. Tam jest Zoroastrianizm. Tak? Tak, no ale to jest jakby odwrotność, to jest jakby odwrotność wierzeń indyjskich. No i pytanie jest, skąd się wzięły różne koncepcje presokratejskich Greków, którzy żyli w Jonii, czyli na wybrzeżu dzisiejszym tureckim, a wtedy to była jakby część Persji, czyli to byli jakby Grecy, czasem z mieszanych rodzin, czyli pół Grecy, pół Persowie, handlowali z jak Heraklit na przykład, którzy też wyrażali taką właśnie trójwartościową logikę, która jest bardzo podobna pod niektórymi względami do istniejącej w podobnych czasach filozofii indyjskiej. I pytanie jest, czy oni po prostu przez Persję brali te koncepcje indyjskie wtedy, co jest możliwe, tak, bo Persja była duża, czyli w zasadzie z Indii do Grecji, do Jonii, no jeden kraj, tak, można go było przejechać. Czy też również Persowie rozwijali te koncepcje, czy również ta starożytna Persja też miała podobną filozofię co Indie. No i tutaj właśnie w Indiach były Wedy, tak, czyli te hymny, które wprowadzały różne te koncepcje filozoficzne i można powiedzieć, że to później, co się działo w Indiach, było w dużej mierze rozwinięciem tych myśli wedyjskich zawartych w Wedach, czyli w najstarszych indoeuropejskich tekstach literackich. No może jeszcze Hetytów niektóre teksty są starsze, być może, nie wiemy. Czy to było rozwinięciem tego, czy też właśnie perska Awesta, czyli jakby odpowiednik Wed, tylko ten sam rdzeń, Awesta, Weda, była tutaj jakby no też jakby tą podstawą dla tego, co robili jońscy Grecy, którzy byli u zarania z kolei naszej nauki, tak? Czyli tutaj te ambitne różne aspekty myślenia abstrakcyjnego mogły powstać również w Persji. Jakby powstały również w Persji, to by mogło świadczyć o tym, że niektóre teorie badaczy starożytnych Indii są błędne. To znaczy, że niekoniecznie jest prawdą, że ta ludność aryjska, która przybyła do Indii, no, nie miała tego drygu filozoficznego. Ariowie. Że to oni jakby głównie jednak swoje koncepcje rozwijali. Jeśli Persowie mieli podobne, jeśli właśnie ci jońscy Grecy mieli podobne. I ta ludność rdzenna, być może czarna, a być może nie, no raczej zostawiła nieco inne rzeczy. Na pewno kult bogini Kali, tak? Kult boga Shivy, to są te pierwotne koncepcje. Ale niekoniecznie za tym szło to abstrakcyjne myślenie. Być może to abstrakcyjne myślenie już nawet ci pasterze
Aryowie jakoś mieli, tak? Bo różne były kultury pasterskie. No de facto kultura mykeńska to też była w dużej mierze kultura pasterska. Ale ja nie sugerowałam, że Aryowie nie umieli myśleć abstrakcyjnie. No nie, no tylko właśnie mówię, że to jest ciekawe, co rzeczywiście się tam znalazło w tych Indiach. Co zostało wzięte z tych dawniejszych ludów, a co zostało przyniesione przez najeźdźców, którzy być może wszyscy wystartowali w Anatolii, czyli tam, gdzie żyli kiedyś Chetyci, te wszystkie ludy indoeuropejskie, łącznie ze Słowianami czy Germanami, tylko oczywiście dużo później te migracje się odbyły. To mówiłem ja. Ja chciałem powiedzieć, że Hindusi, co jest niesamowite, że oni dzięki temu systemowi dziesiętnemu, ale oni olbrzymimi liczbami operowali i oni wiedzieli, że świat trwa milion, miliard lat, a na przykład tam no, Żydzi czy niektórzy współcześni uważają, że 6 tysięcy lat temu powstał świat, a oni się nie bali po prostu, że tam jakieś gwiazdy są miliardy lat oddalone i oni to spokojnie tym operowali takimi liczbami miliard, a że tak powiem właśnie Rzymianie czy coś takimi normalnymi po prostu budowali most no i po prostu zwyczajny, a ci mieli właśnie szeroki gest i miliardy lat wstecz te cykle się powtarzały i też tymi odległościami, no i się okazało, że oni mieli rację, a nie ci, co się tam 6 tysięcy lat temu, czyli tam nie wiem ile, 200 pokoleń temu powstał świat aczkolwiek ludzki. Te wielkie liczby mogli odziedziczyć z ludów Mezopotamii, od Sumerów, bo na pewno ich mijali, no a Persowie to tam w sumie wyrośli, no ale Żydzi też mieli kontakt. No, ale może... Nie, ja myślę jednak, że te duże liczby się wiążą z rozwojem matematyki i z wymyśleniem zera. No tak, ale Sumerowie też operowali Sumerowie, bardzo dużymi liczbami. Ale Sumerowie używali systemu szóstkowego. No też prawda. I on jednak, pozwalał liczyć daleko, ale zero otworzyło nowe możliwości. No tak, wymyślenie tego, że jest taka liczba, która nie jest ani dodatnia, ani ujemna, tudzież jest i taka zarazem, i która no, może reprezentować, znaczy później wszystkie te rozwiązania oparte już o system dziesiętny umożliwiają bardziej skomplikowane obliczenia, o wiele bardziej skomplikowane obliczenia niż system szóstkowy. No i mówię, że ci mieli kontakt może nie z Sumerem, ale z Babilonią, tam no, z tym rejonem, no i jakoś na nich to nie wpłynęło. Czyli te wielkie liczby się tam, tylko tam się w swoim kociołku tam kotłowali z tymi małymi liczbami. Także raczej właśnie to jest wynalazek operowania tymi olbrzymimi liczbami, czyli tą perspektywą, że bo to chodzi naprawdę o tą perspektywę czasową i odległości, to raczej powstał właśnie w tym kręgu hinduistycznym. To jest takie niesamowite. No są takie najbardziej prymitywne ludy, no to one mają 3. To umieją liczyć do 3, tam jakieś gdzieś w dżungli. I wiele. Tak, raz, dwa, trzy i wiele. No i jakoś tam sobie tam dają radę w tej dżungli, ale... Ile masz dzieci? No wiele mam dzieci. Ale zauważcie, że chociaż oczywiście koncepcja reinkarnacji, tak jak wierzą w nią Hindusi, no jest bajkowa, tak? Można użyć takiego słowa, że to jest bajkowa koncepcja. No to właśnie ta machina matematyki z zerem, no rzeczywiście sprawiła, że poznaliśmy wszechświat, który jest stary, który jest dużo starszy niż możemy sobie to wyobrazić i który rzeczywiście, tak jak Olek zauważył, dzieli się na te warstwy czasowe, że światło w różnych gwiazd dochodzi do nas w zasadzie każde z innej epoki, tak można powiedzieć, prawda? Bo mało jest prawdopodobne, żeby gwiazdy były dokładnie o tyle samo lat czy miesięcy świetne. Powiedzmy przesunięcie o miesiąc to też jest dużo dla naszego życia. No także to jest rzeczywiście dość niesamowite, prawda? Że zyskaliśmy takie narzędzie. No i nie powinno nas dziwić, że Hindusi dzisiaj jako państwo demokratyczne walczące z systemem kastowym, czyli z tą najgorszą spuścizną reinkarnacji, najmroczniejszą, no nadal są świetnymi informatykami i matematykami. Ponoć Ramanujan, który właśnie stworzył podwaliny teorii strun, z niego te przestrzenie Kaluzy-Kleina zostały jakby wymyślone, które są podstawowe na tej bardzo złożonej teorii fizyczno-matematycznej, tak można powiedzieć. No to on był z Indii. On był bardzo prostym chłopakiem z południa Indii, który został odkryty przypadkowo przez nauczyciela matematyki na tej zasadzie, że w takiej zwykłej, byle jakiej szkole
podstawowej, no ale wiecie, no taki poziom kraj trzeciego świata, tam latają dzieci bez spodni, bez niczego, tak poobrapywane, po brudne, poszarpane. No i ten Ramanujan też jako taki biedny z tej kasty mieszczańskiej, dzieciak obłocony biegał. No ale w pewnym momencie nauczyciel odkrył, że on na swoich zeszycikach udowadniał wszystko, czego on uczy. To znaczy wszystkie te takie proste tezy matematyczne, ten Ramanujan natychmiast udowadniał, bawił się w to, nie? Że udowadniał matematykę. No i w pewnym momencie nauczyciela zdziwiło, że pojawiły się tam dowody, które jeszcze nie zostały nigdy w naszej kulturze udowodnione. Tak. No i wtedy wzięto go do Anglii, tak samo jak Chandrasekhara później, też wielkiego noblista indyjskiego, no ale niestety ten Ramanujan był bardzo chory, jak się okazało, i umarł, także zostały po nim tylko notatki. Taki zeszyt pełen notatek, który do dzisiaj matematycy uprawiają archeologię notatek Ramanujana, odkrywając z tych notatek kolejne śmiałe, niewyobrażalnie wielkie koncepcje matematyczne. No i tam czytałem, że jak ktoś zestawiał, że Newton to 80% matematyka, a Ramanujan to 100%. I to nie pisał tego Hindus, tylko Europejczyk, tak? Że to był najwyższy poziom geniuszu matematycznego. No ten zeszyt z Lwowa, w Lwowskiej Szkoły Matematyki, tego co pisali na stolikach, jest dzisiaj też muzealnym jakimś dokumentem, który pokazuje pewien sposób dociekania matematycznego oczywiście. Tak, później był zakaz mycia stolika, bo i na stoliku pisali. Ale ja chciałem jeszcze jeden aspekt pokazać, bo rzeczywiście mówiliśmy, że ja przynajmniej wywołałem temat, że chodzi o to, że religia rozwinęła taką naszą perspektywę i to co Bogdan Rostek rozszerzył, tą naszą kosmologiczną wizję. Natomiast chodzi o to, że religia też spowoduje też odwrotną sytuację, zacieśniania pewnego rodzaju takiego skostnienia, czyli mentalnego. To, co dzisiaj u nas obserwujemy, że dzisiaj raczej się cofamy w kierunku zamknięcia się w jakichś tam wizjach wymyślonych przez takie odwrócenia od nauki, czyli stworzenia sytuacji takiej, że lepiej bądźmy tu i teraz i nic więcej. Czyli nie filozofujmy dalej niż nam jakby te systemy nam pozwalają. Po prostu bądźmy tu i koniec, żyjmy sobie, ludźmy dzieci, 500+ i nic więcej. Dlatego, że i to jest właśnie też element negatywny religii. No tak, oczywiście. No to się stało na przykład z wielką cywilizacją chińską, bo była filozofia konfucjańska, bardzo śmiała i bardzo ciekawa. Była sobie ta filozofia konfucjańska i ona, możecie sięgnąć po teksty oryginalne, to jest bardzo ciekawa jakby filozofia, bardzo twórcza, ale ona ostatecznie Chinom ogromnie zaszkodziła i nadal szkodzi, bo w pewnym momencie Chiny zastały się na tych różnych tezach Konfucjusza, na przykład kult starszego członka rodziny, czy kult starszego członka państwa, że starszego należy słuchać bezwarunkowo, tak? Jakiś kult porządku państwowego, że nie wolno się buntować. Centralne zarządzanie, no bo skoro rządzi najstarszy, rządzi najważniejszy, no to w tym momencie trzeba go słuchać, tak? Nawet koncepcja niebieskiego mandatu, że władzę można obalić siłą i ta władza ma jakby rację bytu wtedy, kiedy się utrwali. Dlatego Chińczycy tak łatwo znosili wszelkiego rodzaju podboje, tak? Że przecież mieliśmy okresy, kiedy całą cywilizację chińską, na przykład jacyś barbarzyńcy z Mongolii podbijali, czy Chinggis Khan, prawda? I Chińczycy, chociaż byli wspaniałym, wielkim narodem, jednym z najnowocześniejszych, tylko Indie mogły wtedy z nimi rywalizować prawdopodobnie, no jak trusie siedzieli pod tym butem, tak? Także ogólnie to zaskorupienie się bardzo szkodzi. No i oczywiście Indiom system kastowy, który wypływał z reinkarnacji, tak? Bo reinkarnacja jest jakby takim etycznym uzasadnieniem systemu kastowego, tak? To już żeśmy dzisiaj mówili, że zła pozycja, zła kasta, czy bycie kobietą niestety, bo to nie była zbyt feministyczna cywilizacja, no to jest kara, tak? I to jest los, który trzeba cierpliwie znosić. No i w tym momencie, kiedy różni koloniści przybyli do Indii, najpierw muzułmanie, tak? Później Portugalczycy, Holendrzy, no i Brytyjczycy, no to ci Hindusi się nie bronili, bo walczyć mógł tylko i wyłącznie kszatria, czyli żołnierz. Tak? Bramin, chociażby był niesamowicie silny, czy wieśniak, nie mógł walczyć. No i w tym momencie Indie było bardzo łatwo podbić, tak? No bo jak się pokonało kszatriów, czy jakoś się ich uzależniło od siebie, no to w tym momencie Indie stały otworem. No i w brytyjskiej
armii kolonialnej w Indiach, no to w większości walczyli Hindusi, tak? Później w ogóle Hindusi stanowili jedną z głównych sił na frontach I i II wojny światowej na całym świecie. Było coś 50 tysięcy. Tak, to się mówiło, nigdy tak niewielu nie rządziło tak wieloma. To jest takie powiedzenie. Oni tylko dowodzili tym, bo to, a te armie były wszystkie. Tak, tak. No jest właśnie takie powiedzenie, że nigdy tak niewielu nie rządziło tak wieloma. Bo oczywiście Indie było łatwiej podbić, bo to było jakby konglomerat państw, tak jak Europa, prawda? Że to były Włochy, była Hiszpania, prawda? No to w Indiach tak samo. Były różne królestwa, które niekoniecznie ze sobą sympatyzowały, więc oczywiście koloniści wykorzystywali te animozje, że stawali po stronie jednego przeciwko drugim, prawda? Jednego dozbrajali, w zamian otrzymywali trochę ziemi, jakąś umowę handlową, tak? Ale no to było normalne i to się działo na całym świecie i również europejskie państwa tak ze sobą się bawiły nieładnie. Natomiast w Indiach przyczyniło się do podbicia tego kraju no to, że oprócz tego, że one były rozbite na państwa, one były rozbite na kasty, tak? Czyli z jednej strony było tam kilkanaście państw. Zupełnie nie obchodziło los tej drugiej kasty. Chłopów nie obchodziło to i nawet według ich karmy to trzeba było ulec władcy, tak? Że jak władca się zmieniał, czyli nagle się pojawiał Brytyjczyk, to de facto nie wypadało się buntować. No tutaj była Polskich chłopów też nie obchodziły pewne oczywiście, no to też, to, sytuacje. No też to jest ta wada kastowa. Dopiero tam Kościuszko próbował ich tam... Tylko, że u nas ta kastowość nie była aż tak silnie rozwinięta, nie? Bo mieliśmy tylko kilka stanów, kilka kast, tak? A nie było setek kast, które no, nie mogły nic robić. No to pomogło, nie wiem. No tak, ale nie aż tak silnie ten system był rozwinięty jak w Indiach. Zwłaszcza, że pamiętajcie... Można było to jednak przez dłuższy czas przechodzić z jednej kasty do drugiej, czyli chłop mógł zostać tam szlachcicem, no mógł się tam, to nie było takie hermetyczne. Pamiętajcie, że Indie były dosyć bogatą cywilizacją i rozwiniętą. Tam była higiena, prawda? Było no to był w ogóle przez moment najbogatszy kraj na świecie. Dobre rolnictwo, także przez wiele momentów historii w Indiach żyło dużo więcej ludzi niż w Europie niż dzisiaj. Dzisiaj ta dysproporcja jest znacznie mniejsza, bo Europejczycy się ładnie rozwinęli niż kiedyś. W XVII wieku prawdopodobnie Europejczyków była 1/3 czy 1/5, nie wiemy dokładnie tych liczb, co Hindusów, tak? Jak przypłynęli tam pierwsi Portugalczycy, to był wielki problem, bo oni nie mieli co sprzedać tym Hindusom, bo oni mieli wszystko lepsze. Bo każda rzecz hinduska była lepsza od rzeczy europejskiej w tym tam XV wieku. Dopiero później się to zmieniło. No tak, ale jak Hindusi przegrywali z uwagi na system kastowy, to nie było wcale tak, że oni byli żydami i w spódniczkach, tak? Że tacy barbarzyńcy z żydami, a tutaj Brytyjczycy z bronią palną. Nie, to wyglądało tak, że Hindusi też mieli mnóstwo broni palnej, tak? Bo oni byli podbici przez ludy tureckie, które były specjalistami w broni palnej. W XV wieku mieli lepszą broń palną niż Europejczycy. Dopiero później Europejczycy w XVI-XVII wieku zaczęli robić lepszą broń palną niż Turcy. Ale jeszcze wówczas ta różnica technologiczna pomiędzy tymi tureckimi koncepcjami broni palnej, a europejskimi, załóżmy w XVII wieku, no nie była taka dojmująca. Tak? A Hindusi broń przeszła ze wschodu na zachód, tak, a Hindusi mieli przewagę liczebną. No tylko tam się mnóstwo, tam wiadomo, że jak była kasta wojowników, to ona miała swoje rytuały. Oni tam tańczyli, mieli swój własny teatr, bawili się ze słoniami, bo poważny generał musiał mieć słonia, więc to były armie złożone ze słoni. A okazało się, że słonie są do niczego na polu bitwy. Że dopóki uciekają i tratują swoje. Tak, dopóki to jest taka umowa, że my mamy armię ze słoniami i wy macie armię ze słoniami, no i tam się pomordujmy trochę, prawda, zróbmy trochę pojedynków, no ale oczywiście nikt nie będzie na tyle szalony, żeby płoszyć słonie na armię wroga, czy na swoją armię, bo to jest no jak bomba atomowa, tak? No a jak przyszli Europejczycy, no to oni oczywiście się nie przejmowali taką rytualną strategią ozdobną, jaka była jeszcze w Europie średniowiecznej. To też było, że często na bitwach w zasadzie się nie mordowało rycerstwa, tylko się brało... Dlatego Mongołowie jakby walczyli... W niewolę, tak? Że ja ciebie pojmałem i ten ktoś mógł sobie odjechać i musiał później honorowo, zapłacić tak. Na honor. Ale właśnie jak Mongołowie zaatakowali Europę, czy w pierwszym wypadku tą Ruś kijowską, no to też oni nie stosowali... Tu było jakieś honorowe rycerstwo, chorągwie, coś tam, przysięgi, a Mongołowie absolutnie pierwsze to powalali tego rycerza, czyli tam wystarczy przeciąć pęcinek koniowi, rycerz się zwalał, rycerz jak już leży na ziemi, to on nawet nie potrafi wstać,
no to go się dobijało i oni po prostu łamali zasady i tym byli niesamowici, bo oni byli nawet to rycerstwo zakute w tą stal, ale z tymi swoimi rytuałami, z tymi swoimi regułami, ze starą taktyką, po prostu totalnie się tym Mongołom po prostu no tak, poddawało. Tylko, no bo to łamanie zasad było bardzo częste, na przykład bitwa pod Cressy, to było z kolei złamanie zasad na gruncie rycerstwa europejskiego, że po prostu Anglicy wystrzelali Francuzów, ciężką jazdę francuską, tak. A wiadomo było, że można mieć takie łuki, to nie było, że te łuki nagle ktoś wymyślił, one wcześniej nie istniały, no to chłopstwo. Tylko to było faux pas, że jak można wystrzelać armię, tak? Ale że chłop, bo tam były nawet specjalne dekrety, żeby nie używać łuków refleksyjnych, bo właśnie są nie fair i tak dalej, no ale Brytyjczykom zależało na zwycięstwie i po prostu złamali zasady. No i później wielokrotnie różni strategowie. Walijscy łucznicy. Tak, najbardziej walijscy, także tak. No ale tu król był angielski oczywiście. No. I chodzi o to, że oczywiście na przykład jak Zuluszczaka, który zadał jakby bobu trochę Brytyjczykom w południowej Afryce, no to on wcześniej Zuluszczaka, wielki bohater afrykański, zadał bobu tym innym plemionom, bo on też złamał zasady. Był nawet kiedyś taki świetny serial o nim, że on po prostu złamał zasady, że już nie tańczymy z tymi włóczniami, nie robimy tych wszystkich rytualnych rzeczy, tylko się naprawdę bijemy, naprawdę poleje się krew i naprawdę chcemy zwyciężyć, tak? My was chcemy wszystkich wybić. To nie jest już rytualna walka. Także ogólnie to łamanie zasad było częste, tylko wyobraźcie sobie, co się działo w Indiach, gdzie mieliście kastę, która właśnie miała przeświadczenie, że muszą po prostu doskonale robić to, co odziedziczyli jako zasady postępowania. Czyli często taki indyjski rycerz, kszatria, nawet nie chciał zmienić tego, nawet czuł, że może jakby tam zmienił uzbrojenie, czy zmienił taktykę, to by wygrał. Ale większość czuła, że to jest grzeszne, że to jest złe, że oni jakby wychodzą z tych swoich ram. Nie? I że ryzykują coś znacznie gorszego niż przegrana w bitwie. Może to nas śmieszyć, ale oczywiście nie wszyscy, ale bardzo wielu tak myślało. Tą taką zmowę kastową, tego posłuszeństwa, tych praw i reguł kastowych, złamali dopiero Maratowie. Przynajmniej my o tym wiemy, że Maratowie to złamali, czyli południowo-indyjscy chłopi, którzy w pewnym momencie podjęli rewolucję przeciwko muzułmanom, tak? Bo to był już moment, kiedy cesarz Aurangzeb, ostatni wielki Mogoł, no już podbijał ostatecznie Indię do samego południa, do samej końcówki. Ta końcówka, czyli Dekan, zawsze była hinduistyczna. Muzułmanie nigdy tam nie mogli się ostać, ale Aurangzeb był na tyle mocnym i dobrym strategiem, że zaczął ich spychać zupełnie już do morza. No, tak, do morza. No i w tym momencie jeden z wielkich chłopów, dowódców stwierdził, nie, my teraz będziemy walczyć, chociaż jesteśmy chłopami, złamiemy wszystkie zasady i odepchnął ich wszystkich z powrotem na północ. Tak? No i wtedy się pojawili kolonialiści do tego, co ułatwiło jakby zdobycie Indii. No i ciekawe, jak oni się potem odrodzili.